Państwa serdecznie na kolejnym wykładzie realizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Tradycji NIKLOT. Naszym dzisiejszym gościem jest generał dywizji Leon Komornicki, oficer Wojska Polskiego, zastępca szefa Sztabu Generalnego, specjalista od spraw bezpieczeństwa, spraw wojskowych, spraw wojennych. A tematem dzisiejszej naszej pogadanki, naszego wykładu jest dokładnie to, co mamy w podtytule książki, która jest zapisem takiego wywiadu rzeki z panem generałem, czyli jak bronić państwa graniczącego z Rosją na podstawie doświadczeń rosyjskich, na podstawie właściwie rosyjsko-ukraińskich, na podstawie naszego przygotowania, naszego stanu armii. Też pan generał tutaj opowie o tym, co zrobiono z Wojskiem Polskim i naszymi przygotowaniami wojennymi po roku 89. Przypominam, najpierw wykład, potem pytania. Oddaję głos. Spektrum zagadnień, które tu pan przedstawił, jest dosyć obszerne. Mam świadomość. To załatwić w ciągu tego czasu, który mam do dyspozycji. Oczywiście możemy rozmawiać do rana. Nie wiem, czy będziecie mieli czas, czy wytrzymacie państwo tą rozmowę, a z drugiej strony ja dzisiaj muszę wracać na Mazury, bo tam jutro też mam jakieś obowiązki. Jestem w rejonie między Ełkiem Augustowem, a to jest już Mazury. To nie Warmia, ale Mazury. Ziemia też bogata w te echa wojny i pola bitewne. Mieszkam niedaleko szlaku, w którym przeszła armia Samsonowa, generała rosyjskiego. 100-tysięczna armia, która pobijała wtedy armię pruską w I wojnie światowej od Bramy Podlaskiej, bo tak się ten kierunek nazywa, między Wyżajnami, gdzie jest trój z tych dzisiaj granic Rosji i obwodu królewieckiego Litwy i Polski. Wyżajny, miejscowość leżąca tuż, pięknie położona, tam tak typowe są te Mazury garbate, morenowe wzgórza, gdzie nie ma zwartej zabudowy wiejskiej. Tam też były kręcone sceny do filmu pana Tadeusza w reżyserii Andrzeja Wajdy. I dalej do trójstyku granic między Polski, Białorusi i Litwy. To jest Brama Podlaska, kierunek operacyjny o pojemności tak gdzieś do dwóch dywizji, który maszerowały zawsze wojska nasze wojska, jak szły na Moskwę, naszych hetmanów, Napoleon tędy też maszerował. A okrzczona ostatnio, mówiąc kolokwialnie, przez generała Hodgesa, generała amerykańskiego, byłego dowódcę wojsk NATO w Europie, którego miałem przyjemność poznać parę lat temu, nazwana przesmykiem słynnym Suwalskim. To jest nieporozumienie. Generałowie Wojska Polskiego powinni stać na straży dorobku polskiej sztuki wojennej i dorobku polskiej myśli wojennej, polskiej sztuki wojennej, a polska geografia wojenna. I twórcą tej geografii wojennej po części jest pradziadek tego, który pisał tą książkę, Eugeniusz Romer także, bo prawnuk nosi imię swojego pradziadka. Eugeniusz Romer, twórca polskiej topografii, geografii, w ogóle, ale także wojennej. Te kierunki operacyjne nazwał, on je zdefiniował, on je wskazał także w terenie, bo one są, mówiąc, do działania dostępne wojsk. Tak, w kierunku wschód-zachód. I poniżej tej Bramy Podlaskiej jest Brama Grodzieńska, wyprowadzona z Grozna, tutaj wzdłuż Biebrzy, wyprowadzona następnie na Łomrze i dalej na Warszawę. Później dalej jest Brama Brzeska, wyprowadzająca z Brześcia w kierunku Siedlec i wprost na Warszawę. Jest to najkrótszy kierunek operacyjny, najbardziej dostępny do wojsk pancernych, wojsk ciężkich, do działań ofensywnych, prowadzący w kierunku Warszawy. I dalej, idąc na południe, już granicy z Białorusią, dochodzimy do granicy trójstyku granic Ukrainy, Białorusi i Polski, poniżej Włodawy jest miejscowość taka na Bugu, jest Brama Wołyńska, wyprowadzająca tutaj poniżej na Lublina, dalej także na Kielce, dalej na południe w kierunku z naszego Zagłębia tam i tak dalej. No i na niżej położona Brama
Brama Przemyska, jeżeli ktoś oglądał z Państwa film CK Dezerterzy, to właśnie ta twierdza Przemyśl jest posadowiona na tym kierunku. To jest jedyna twierdza w historii, twierdz na granicy w granicach Rzeczpospolitej, która sprawdziła się, czyli spełniła swoją rolę. Zainwestowano i ona faktycznie spełniła swoją rolę. Natomiast takim przykładem, gdzie twierdzę wybudowano, a nigdy nie uczestniczyła w żadnej wojnie, jest twierdza w Toruniu. Tak? To jest twierdza, którą wybudowano i koniec. Została sobie. Tak samo ci panowie, co teraz planują tarczę wschód, to tak samo będzie z tą tarczą. To jest kompletnie nieporozumienie. Ktoś czegoś nie rozumie i sobie chce zafundować, zabetonować Podlasie i Mazury, to nie spełni swojej roli, bo jeżeli to się wybuduje w czasie pokoju, zawczasu, no to siłą rzeczy Rosjanie to rozpoznają, wszystko w detalach i bez potrzeby wchodzenia, bo jeżeli generał Bieniek wykrzykuje, że będę nawiązywał do wypowiedzi po niektórych panów generałów, którzy wykrzykują po prostu, oni to co mówią nie do końca rozumieją. Może nieładnie to mówisz o pomorskich generała, ale to trzeba mówić, dlatego że oni są często dyżurnymi satyrykami kraju, a nie ekspertami. Tak, którzy mówią coś nieprawdziwego, kompletnie jakaś aberracja. Dlatego że jeżeli się to wybuduje, te schrony, tak, te maszty się postawi 15-metrowe, teraz tam jakieś umocnienia, te kozły ofiarne się postawi, no to Rosjanie to wszystko namierzą, zidentyfikują i tego nie będą, przecież nie są głupcami, jak to generał Bieniek mówi, że jak się nadzieją tutaj, to oczywiście my tu tego, no coś nie, no nie tak to chodzi przecież, to nie tak, to nie, że ktoś jest głupcem, ja mam tą prześcianę przed sobą i będę, żeby znaleźć się w tamtym pokoju, czy za tą ścianą w jakimś pomieszczeniu, będę walił głową tą ścianę, żeby tam się dostać, tak, a kiedy mogę obejść. I w inny sposób zadziałać lub wysadzić tam ścianę, jak mam do tego możliwości i tak dalej. I Rosjanie to zanim zaatakują, zmiażdżą po prostu, bo będą zidentyfikują. A żołnierze, jak tam generał Skrzypczak chce, żeby to byli żołnierze forteczni, tak właśnie CK Dezerterzy tam byli forteczni żołnierze, tak. Żołnierze forteczni tam, to te żołnierze będą bezużyteczni. Oni tam od razu znajdą swoje groby, mogiły, tak. Bo Rosjanie użyją tak zwanych kabów, fabów. Jeżeli Państwo śledzicie wojnę w Ukrainie, to są bomby sterujące, odpalane z samolotów w wysokości tak 11 km. I one szybują, lecą do 70 km, wlatują w głąb. Bez potrzeby tych samolotów, żeby one znalazły się na terytorium Polski. Czyli na Wodu Królewieckiego i z Białorusi będą lecieć 70 km, ale są bardzo precyzyjne. Rosjanie popracowali nad celownikami laserowymi, które są naprowadzane, są punktowo uderzają, przebijają te 500-ki, bo są 500 w wagonierze, 500 kg ładunku wybuchowego, te głowice konwencjonalne, przebijają schrony o grubości 3,5 metra, żel betonu. No to pytanie, to oni jak tam ile tego betonu chcą wylać? To jest raz. Ale mogą używać Rosjanie też głowic, to co robią w Ukrainie. To jest straszna broń o tym. Propaganda ukraińska nie mówi, bo jest cenzura i tak dalej, ale ktoś zna się na rzemiośle wojskowym, to wszystko widzi, bez potrzeby tego, żeby tam mówić. Tak? Oni używają, tych bomb użyli około 33 tysięcy w tej całej operacji przeciwko Ukraińcom. Albo tych fabów, tych konwencjonalnych, mogą też używać z głowicami termobarycznymi. Co to jest broń termobaryczna? Nie wiem, czy Państwo wiecie, to jest bardzo groźna broń. Otóż tam w tej głowicy jest sprężone paliwo, tak, i o dużej masie i sprężone mocno. I ono w pewnej wysokości na powierzchni Ziemi te bomby detonują. To sprężone powietrze zapala się. Czyli nie powietrze, tylko to paliwo. Tak? Zapala się. I w przestrzeni takie dwie bomby wystarczy na powierzchnię 600 km², to jest rejon ześrodkowania dywizji. Dywizja pancerna czy zmechanizowana, to jest związek taktyczny, zajmuje rejon 600 km i taki mniej więcej rejon broni. Tak? To żołnierze tam wyparują. Co się dzieje? Nie wyparują, ale przestaną żyć. Powstaje próżnia. Nie ma czym oddychać.
przez kilkanaście minut, 20, 30 minut, koniec, jest, nie ma powietrza, jest jeszcze podciśnienie, krotoki się pojawiają i tak dalej, wylewy, żołnierze umierają. I w tych bunkrach, tych wszystkich schronach, to wszystko poumiera, tak? Bo tak chcemy. No, komedia. Komedia. To jest kompletnie nieporozumienie. To jest chcieństwo, jakiś lobbying, który spowodował, że tam jakiś nowo oświecony się pojawił, jakiś minister Tomczyk i tak dalej. W każdym razie, tarcza jest potrzebna, ale nie taka. Jeżeli do tego o tym mówimy. To jest zupełnie coś innego trzeba zrobić. Trzeba teren maksymalnie wykorzystać, żeby jego konfigurację, jego pokrycie i go tak poprzez inwestycje prorozwojowe w stosunku do tego regionu, żeby tam ludzie chcieli żyć, pracować, wypatrywali swoją przyszłość. Na Mazurach jest znam, piękne, chociaż sam pochodzę z sud. W Kotlinie urodziłem się Jeleniogórski tuż po wojnie, gdzie ojciec mój został przegnany przez właśnie tą w wyniku tej wojny z Lwowszczyzny, bo moja rodzina cała to związana była z Lwowem i okolicami, czyli piękny polski Lwów, zresztą nie tylko polski, tam to miasto trzech religii. I tutaj tą ziemię zeszpecić, no bo pytanie, no to gdzie oni to chcą wybudować, no czy przeprowadzili tak zwane studium operacyjne terenu, bo trzeba to wszystko zidentyfikować, pojechać tam, zobaczyć te wzgórza, jak, te drogi tam, jak się wiją, tam nie ma takich kierunków taktycznych i operacyjnych, że wojska ciężkie będą sobie wchodziły, jak to niektórzy mówią, w masło, tak, używając języka, który profanuje sztukę wojenną, nie masło, tylko uderzają w określonych kierunkach i te są wąskie, bardzo odcinki, bardzo wąskie. To jest tak, batalion, kompania. A więc te drogi można pozamykać. Poprzez co? No, przygotowanie tam zawał, zatopień i tak, poderwania czegoś i tak dalej. To wszystko można zrobić, ale to robić, przygotować, zidentyfikować w czasie pokoju dopiero w okresie zagrożenia, operacyjnego rozwinięcia wojsk, to dopiero uzbrajać, a nie wcześniej, nie demolować tego. Wybudować kanały łączące jeziora, szlaki jezior, żeby bo my, wiecie Państwo, kiedy ostatnio wybudowaliśmy Rzeczpospolitej, obecnej III Rzeczpospolitej, Polsce Ludowej, tak? Kanał, droga wodna. Gdzie ten kanał jest? Kto to wybudował? Gomułka? Kanał Żerański, tak? To jest ostatnia kanał, droga wodna. Myśmy przez te lata nie wybudowali żadnego kanału łączącego na przykład Szlak Wielkich Jezior z kanałem augustowskim, który wybudował generał Prowdzyński w czasach zaborów, drewnianymi koparkami i wozami drabiniastymi, chłopi tam to wywozili, tak? Dzisiaj mając, nie wybudowali do tej pory żadnego kanału. A więc budując kanały, jeżeli to wyprowadzi się równe leżnikowo, określonych kierunków, na przykład łączące jeziora, Selmet Wielki, Ełckie, Ołożyskie, aż do Szlaku Wielkich Jezior, począwszy od Augustowa. To jest połączyć tam, wybudować trasy narciarskie, trasy rowerowe, tam motele, strzelnice biathlonowe. No to wszystko można zrobić, tylko trzeba chcieć i czy mieć pomysł. Tak dalej. A Brązyński wtedy wybudował, a my nie możemy wybudować? A ile taki kanał? Ja stanąłem na czele tego komitetu społecznego tam, żeby wybudować taki kanał ze starostą ełckim. No i co? To zostało obliczone. 500 mln zł, 500 milionów taki kanał. To obwodnica średniej wielkości miasteczka kosztuje tyle, tak? Co to jest dzisiaj 500 milionów? No nic, to nie są wielkie pieniądze, ale jak to się wszystko zamortyzuje i tak dalej. Ale to odbiegam od tematu, tak dosyć tego. Co, jak właśnie bronić się przez Rosję? No to jest kluczowe pytanie. Czy Państwo tą odpowiedź znaleźliście gdziekolwiek? To może ktoś się ze mną podzieli, może mnie oświeci. Jak się bronić przed Rosją? Co zrobić, żeby do wojny nie doszło? Bo kluczowe pytanie jest nie jak wojować, czy wojować, nie wojować, żeby nigdy wojskom do wojny nie doszło. Strategia jest wtedy efektywna, obrony państwa, jeżeli ona w swojej wymowie
pozwala zbudować taki potencjał, który zagospodarowuje maksymalnie, ale racjonalnie wszystko, co nasze. Budujemy tak zwaną dostateczną wystarczalność obronną. Bo państwa broni nie tylko wojsko. To jest nieporozumienie. My nie jesteśmy państwa, armia wtedy służy obronie państwa, tak, znaczy tylko armia, kiedy to państwo ma ekspedycyjną swoją politykę, czy ma swoje strategiczne interesy poza granicami państwa, gdzie nie ma w swoim sąsiedztwie odwiecznych wrogów, gdzie nie musi bronić się przed nikim, tak jak Stany Zjednoczone. No proszę mi wskazać, z kim Stany Zjednoczone prowadziły wojnę w swoim bezpośrednim sąsiedztwie. Z Kanadą? Z Meksykiem? Z kim? Z Kubą? No może jeszcze tam, no nie wiem. No nie prowadziły, tak? Nie mają odwiecznych wrogów, kompletnie. Nie znają coś takiego jak obrona własnego terytorium. I nie mają takiego sąsiada jak jest Rosja, tak? Kiedy z Rosją Amerykanie wojowali? Wojowali w historii? No nie wojowali. No to kto ma być tu profesorem? Jak wojować z Rosją? No my! No my mamy bogate doświadczenie. Hetmani nasi, Napoleon i Piłsudski. 18 rok od razu chciał wykorzystać szansę. Słaba Rosja rozsypała się po wojnie przegranej. Tu destabilizacja, rewolucja, tam wewnętrzna wojna domowa, bolszewicy i tak dalej. Chaos. I poszedł, od razu skreślił tą armię. Poszedł na bolszewika, dotarł do Kijowa i dalej, aż na wschodni brzeg Dniepru. Ale nie było siły, nie poparł go nikt, nie Zachód, w ogóle nawet nie zrobił palcem, nie kiwnął, tak. No i trzeba było, Rosjanie się tam, bolszewicy zmobilizowali i rozpoczął się odwrót. I doszło do Bitwy Warszawskiej, tak, w 2020 roku. Znakomitej bitwy, to jako przykład operacji połączonych, której poprzez takie operacje wygrała się wojna, nie tam jakąś taką kontrofensywę, jak armia ukraińska miała w ubiegłym roku. To profanacja kontrofensywy, to nic wspólnego nie miało z kontrofensywą, to było wbrew zasadom sztuki wojennej. Kompletnie wszystko zostało złamane. To zostało, był wynik awanturnictwa wojskowo-politycznego, którego dopuścili się generałowie i oczywiście założny to kupił, ale głównie prezydent i także zachodni eksperci przymusili. Armia ukraińska nie była gotowa do jakiejkolwiek kontrofensywy, do dzisiaj nie jest gotowa. Nie miała zdolności żadnych, które by ją predysponowały do tego, żeby przejść. Co to znaczy kontrofensywa? Bo to też u nas w przestrzeni publicznej używa się tego języka wojskowego, ale nie rozumie się, co się pod tym kryje. Kontrofensywa to jest działanie o charakterze zaczepnym, zwrot, czy manewr strategiczny o charakterze zaczepnym, którym się przeważa kiedy się przeciwnika ostatecznie załamuje jego działania ofensywne, kiedy on już nie ma zdolności, jest słaby, nie może się ruszyć do przodu za bardzo, nie może też oddziaływać w przestrzeni powietrznej, czyli gdzieś razić tam, sięgać za plecy i tam uderzać, na zaplecze, czy bombardować Ukrainę, rakiety i tak dalej, samoloty. Nie jest w stanie już tego robić. Mamy przewagę w powietrzu albo równowagę i mamy zdolności do tego, że nie tylko go tutaj porażamy, gdzie on się u nas okopał, gdzie on tutaj odłupał od Ukrainy tą część związaną z Donbasem i Krymem, zbudując korytarz łączący Krym właśnie z lądem Rosji. Nie, my mamy te zdolności, żeby go razić na jego terytorium bez żadnych ograniczeń. Nie, że mam tylko dotąd wolno, tak Amerykanie pokazują. Mówią, możecie Ukraińcy, ale tylko na 30% zasięgu Hajmarsu. Jeżeli Hajmarsy mogą obezwładniać na 500 km, no to 20% z tego, to ile jest? 150 km? 100? 120? No co to jest? To jak ten bokser wchodzi na ring, ma jeszcze nie dość, że ma zasięg, jeden ten mój przeciwnik ma zasięg ramion 2 metry, tak? No a ja mam 1,80 m, no przykładowo. No jeszcze mi się wiąże z tyłu
tu za plecami, w łokciach, ręce, ja chodzę na ring, się walczę. No to wygram z nim? Nie wygram. To już jest skazane na porażkę. No w takiej sytuacji Amerykanie stawiają armię ukraińską, tak? A dlaczego? No pytanie sobie trzeba stawiać zawsze. A dlaczego? Co się dzieje, że nie, bo nie. No dlaczego? No właśnie. Bo na wojnę trzeba patrzeć przez globalnie. Nie wolno patrzeć tylko to, co jest tutaj. Na europejskim teatrze działań. Trzeba patrzeć w kontekście rywalizacji tej gry wielkiej, którą prowadzą wielkie mocarstwa na tej szachownicy, którą jest Ziemia. O swoje strategiczne interesy. Bo każdy ma swoje strategiczne interesy. Niekoniecznie one się sprowadzają tak nasze, do w granicach naszego państwa. Niektórzy te interesy mają dalej, głębiej, globalne, tak? Tak Amerykanie, Chińczycy, Rosjanie, Hindusi. I dzisiaj mamy układ w świecie jakiś, i to żeby wiedzieć, jakie są siły. Są dwa supermocarstwa, Stany Zjednoczone i Chiny. Jest układ 2 plus 2. I poniżej są dwa mocarstwa, Rosja i Indie. Stany Zjednoczone były hegemonem, czyli dominowały, ale tą pozycję hegemona utraciły na rzecz, to jeszcze póki co nie Chin, bo Chiny właśnie walczą o to, żeby ten tron zająć, który Amerykanie utracili. Utracili w wyniku właśnie tych zaangażowania się w wojny zupełnie peryferyjne, zupełnie terroryzmem i tak dalej. Irak, Libia, Afganistan, no co tam, no? No nic. Destabilizacja nastąpiła, migracja, wzmocniły się te państwa, no nie wzmocniły się. Władza się wzmocniła, no nie wzmocniła się. Ludziom się życie dostatnie, nie. No to w imię czego te wojny były, tak? No i to stworzyło masę zagrożeń, właśnie terroryzm i tak dalej. No i destabilizację, zalew Europy tutaj migracją, to wszystko Rosja też wykorzystuje, inspiruje po to, żeby właśnie destabilizować od środka Europę i tak dalej. No co się dzieje w Wielkiej Brytanii, Niemczech, no to nie trudno to zaobserwować. Więc trwa ta rywalizacja dzisiaj. Jedni utracili, a drudzy chcą to zagarnąć. I poniżej ta Rosja jest i Chin, i Indie. No i właśnie, gra idzie o tych dwóch, o Rosję i Indie. Jeżeli Rosja nie przegra tej wojny, Rosja jest niemożliwe, żeby wojna to przegrała, ale przegra w Ukrainie, mówimy w Ukrainie, to nie znaczy, że Rosja przegra tam w Ukrainie, bo Rosja nie przegra. Dlaczego nie przegra Rosja? No pytanie sobie dlaczego? Bo co Amerykanie powiedzieli na początku, co mówiąc, popierając Ukrainę, że Rosja tej wojny nie może wygrać, a nie mówią, że ma tą wojnę przegrać. A Ukraina tej wojny nie może przegrać, a nie mówią, że ma wygrać. Czy rozumiecie ten niuans państwo? I tak jest to wszystko tak wygląda. Reżyserka, to nie ma tu, że to jest jakiś spontan, tak? To wszystko jest jakieś przypadkowe, udajemy, nie dajemy, macie, nie macie. Bo jeżeli Rosja osłabnie, że na tyle, że wewnętrznie dojdzie do destabilizacji, to jest bardzo groźne dla Europy także, ale Rosja stanie się łupem Chin. Bo Chiny nie mają tego, co Rosja ma i co Chinom jest potrzebne, żeby wygrać rywalizację z Stanami Zjednoczonymi. Co Rosja ma takiego, czego Chiny nie mają? Ogromne terytorium. 11 100 tysięcy kilometrów. Ukraina 600 tysięcy. Polska 312. No macie porównać skalę. Największe państwo obszarowo na świecie, tak? I co jeszcze Rosja ma? Zasoby. To jest ta przewaga. Terytorium jest ogromną przewagą. To jest z punktu widzenia prowadzenia wojny. Obszar państwa istotną jest, ma znaczenie. Weźcie Izrael, malutki. Otoczony tam przez takie też małe państewka. I Iran tu jest najbardziej takim, można powiedzieć, państwo, które predysponuje być moderatorem tej przestrzeni. Czyli dyktować pewne warunki, tak? Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Więc jeżeli tak, to Chiny
mając najdłuższą granicę z Rosją, pozyskują surowce i obszar, mając nie ogromne ilości zasobów ludzkich, tak? Co jest ważne w przeprowadzeniu wojny. Technologie mają. Przeskoczyli Stanów Zjednoczonych wielu, tutaj chodzi o technologię, przeskoczyli, bo nikt nie gonili, oni przeskakiwali i dalej to robią. W Chinach dzisiaj trwają, proszę Państwa, prace nad tym, co my nawet nie zdajemy sprawy. Pracują instytuty pełną parą. Nad czym? Kosmos. Księżyc. Tam, bo jeżeli kto panuje nad Księżycem, a Chińczycy opanowali tą stronę Księżyca niewidoczną. Niewidoczną, bo mogą się schować. Tak? Bo Księżyc jest stabilny, nie taki emocjonalny, jak Ziemia się kręci, wierci się. I jeszcze położona jest Ziemia, gdzie studni w kosmosie. Ziemia jest najniżej położona, dlatego się ciężko od niej oderwać. Trzeba posiąść nieogromne siły, żeby wyjść w ten kosmos. Ale to kosmosu mamy blisko stosunkowo, bo każdy z nas ma wszędzie, każdy na świecie, 100 kilometrów nad naszymi głowami już kosmos jest. Ale dostać się tam jest ciężko, bo przyciąganie, tak, oderwać się, energia niesamowita. Nad tym pracuje teraz Elon Musk. To jest Elon Musk, to mam nadzieję, że Państwo wiecie. To jest netokrata, jeden z najbogatszych, ale który dzisiaj już opracował rakiety, które wystrzeliwują, czy przenoszą w kosmos wielokrotnego użytku, ogromnej mocy. I ciężarówki, które będą przenosić surowce w kosmos i tam produkować. Już zaczynają z oleku, dlatego że tam jest produkcja praktycznie bezkosztowa, tylko siła robocza, nic więcej. No oczywiście maszyny tam, czy jakieś urządzenia służące do produkcji. Ale tak, energia jest tyle, słoneczna. Chińczycy właśnie pracują dzisiaj nad czym? Właśnie nad, w jaki sposób, mając tą odległość Księżyca 26 tysięcy kilometrów, szybkością światła razić wszystko, co się znajduje na Ziemi. Prace są trwają nad bronią magnetyczną, mikrofalową, laserową. Uderzać. Po co? Pojechać na Ziemi? Dać łupnia z Księżyca, schować się za tarczę Księżyca i uderzać, tak? W realnym czasie. Nikt się tu nie ruszy. No nie zdąży się ruszyć. No gdzie? Szybkością światła. Nad tym pracują. I nad czym jeszcze Chińczycy pracują? Nad przesyłem energii słonecznej na Ziemię. Chociaż Słońce świeci, ale ta energia jest marnowana, ona jest nie w pełni, tam w kosmosie jest nadmiar. Jeżeli Chińczycy opanują technologię, czy też stworzą technologię przesyłu energii słonecznej na Ziemię, dlatego też tak inwestują w samochody, to tę technologię, chociaż nie wszystko jest udane, jak to zawsze na początku bywa, ale pracują na pewną parą. Tak kiedyś, tak prąd to, czy głos, przesłać, jak przesłać z jednego końca tutaj Polski na drugi energię elektryczną, tak? Wymyślono tworzyć jak, ale nie było sposobu jak przesłać. Powstały, no co, te wszystkie sieci energetyczne, później światłowody i tak dalej, i tak dalej. A kwestia przesyłu teraz tej energii słonecznej. Jak pokonać atmosferę, tą właśnie to jest tą kopułę, która zasłania tutaj. Że jaki przesył, czy jakie, można powiedzieć, niewidoczne kable, które będą przesyłać tą energię, to wtedy te wszystkie węglowodory idą do lamusa. To jest wszystko, gospodarka chińska staje się konkurencyjna i nawet rosyjskie węglowodory będą niepotrzebne, chociaż będą potrzebne inne surowce, które są potrzebne do tego, żeby właśnie produkować technikę i te wszystkie inne rzeczy. Tak? Także Rosja. Więc jesteśmy sąsiadem Rosji, tak? Mamy tego sąsiada, który mamy ciągle problemy. Nie tylko my, wszyscy, którzy sąsiadują z Rosją. I nie zmienimy sobie na zasadzie tego, nie chcemy Rosji, albo się wyprowadzimy, tak? Ktoś ma złego sąsiada, no to się wyprowadza gdzieś tam. Mówi, dobrze, sprzedam to, w cholerę, ja się mam tutaj zmocować. To jest wielkie szczęście mieć dobrych sąsiadów, tak? A właśnie taki los nas tutaj rządził, że nie wykorzystaliśmy szansy historycznej, będąc mocarstwem, tak, zbudowanym na orężu, jakim była szabla,
polska huzaria. Byliśmy mocarstwem, tak? Zmarnotrawiliśmy, przehulaliśmy pod koniec tego, przed zaborem pierwszym, nasze, ta Rzeczpospolita pierwsza liczyła, miała 22 tysiące żołnierza, tak? Kiedy państwa nasze, wrogie, sąsiedzie, Rosja miała 350 tysięcy, Prusy 250, Austria 200 tysięcy, tak? A my 20, takie duże państwo, duże, od morza do morza i tak dalej. No i co? Do czego doszło? No to co? Stworzyliśmy warunki do tego, żeby nas zatakować. My się po prostu zaprosiliśmy, no. A tym bardziej nasi, też i zdrada była i tak dalej, i tak dalej. Brali pensje niektórzy u Katarzyny. No i nie tylko małe, nie małe, nie tylko pensje. Rosja. Rosja swojej polityki imperialnej, czy to carskiej, czy to sowieckiej, obecnej putinowskiej, nie zrezygnowała. Nigdy. Nigdy nie zrezygnuje, bo to jest w naturze Rosji. Ona nie kolonizowała Afryki, Ameryki Południowej. Nie było tam żadnych wypraw. Rosja zagarniała terytoria swoich sąsiadów, w bezpośrednim sąsiedztwie. Żyła tym. I budowała, i buduje swoją strategię, tą politykę imperialną, ale teraz to trzeba dobrze. Jak teraz tą politykę zrealizować? Trzeba teraz strategię, tą właśnie militarną, gdzie armia staje się narzędziem do realizowania tej polityki imperialnej. Jak teraz, na czym ona buduje? Bo Rosja nie potrzebuje surowców, szlaków komunikacyjnych, nie potrzebuje. Rosja jest samowystarczalna. Nie wiem, czy państwo wiecie, Rosja jest największym eksporterem i nieobjętym embargiem. O tym się nie mówi. No bo to na wszystko trzeba patrzeć kompleksowo. Państwo to coś więcej niż tylko armia. Tak? Rosja to coś więcej niż tylko armia. Otóż Rosja jest największym eksporterem zboża. W tym roku wyeksportuje 45 milionów ton. Tak? A Ukraina 1/3 z tego. Tak? Także i zarabia więcej ze sprzedaży zboża, jak sprzedaży z broni. Tak. Żeby teraz zablokować to, to umiera Afryka i Ameryka. Globalne południe umiera z głodu. Aha. Aha. Tak, Rosja, która kiedyś sama głód cierpiała, Rosja jest dzisiaj potentatem przetwórstwa, także o tym się nie mówi. Tak. Także nieprzypadkowo tu idzie też gra i o ten rynek, tak, i o to, co Rosja zrobiła. Rosja jest samowystarczalna. Rosyjskie społeczeństwo, które jest fundamentem, każde społeczeństwo nasze też, nie filarem, jak to minister obrony mówi tam, jeden, drugi, przepisując amerykańską strategię, bo ona się zżyna po prostu, a polska sztuka wojenna to definiuje. Już dawno zdefiniowała. Polski naród jest fundamentem. To jest fundament, nie filar. To jest fundament. Na nim stoją filary. Pierwszym filarem to są te niematerialne. To co to jest? To jest przywództwo. Przywódca narodu. Tu. Mąż stanu. Swoim intelektem, swoją siłą woli, swoją wiedzą, ale też i charyzmą staje na czele narodu, nie jakiś urzędnik tam i urzędniczy, tak? To nie o to chodzi. Tak jest, jak Zelenski się stał przywódcą. Więc wykorzystuje współczesną technikę komunikacji ze światem, tak? Nie będąc, nie podróżując, tak? Chociaż teraz częściej podróżuje. Tak dalej. Więc to jest ważne, nie ucieka, zostaje z narodem. Zostaje z narodem, tak? Ale ten naród przygotowuje teraz, jak przygotować. I to są też wszystkie urzędy, dyplomacja nasza. To są te rzeczy, które potrafi szukać sojuszników i z korzyścią naszego państwa, żebyśmy maksymalnie wszystkiego zyskiwali, a nie tracili, nie przepłacali. Bo nie musimy nikogo przekupić, żeby naszym był sojusznikiem. Nam trzeba stworzyć takie mechanizmy, że sojusznicy, my jesteśmy potrzebni naszym sojusznikom przede wszystkim, tak? Rosja, w związku z tym, na czym buduje swoją strategię teraz, bo tą strategię właśnie militarną, tą strategię Rosja
Na czym buduje? No na czym? Na ideologii. Nie na jakichś tam uwarunkowaniach, tak, historycznych, materialnych, społecznych, tak Masza na przykład. Nie, oni budują na ideologii, bo wszystko mają. Jak ten naród poderwać, tak? Jak powiedzieć, że Rosja ma być wielka, silna i tak dalej, bo oni są z tego najbardziej dumni. Rosyjskie społeczeństwo, oczekiwania wegetatywne, czy życiowe, ma bardzo małe, takie bardzo, można powiedzieć, minimalne. Nie ma wielkiego oczekiwania. Rosyjskie społeczeństwo jest nieroszczeniowe. Rosyjskie społeczeństwo tak jest ukształtowane, że ono ma służyć władzy, a nie władza społeczeństwu. Jeżeli Rosjanin nie czuje się, że on jest dobrze służy Rosji, władzy, to on się czuje niepełnowartościowy. On odda wszystko, żeby tylko być potrzebnym, tak? Tam nie było demonstracji, że ktoś mało zarabia, niezadowolony dlatego, że nie pracuje, tam tego nie ma, tego nie ma. Tam może być jakaś wolność słowa, tu, tego, no, demokracja, ale to już wszystko wierzchło jak tam, to na zasadzie tak zwanego bezpiecznika się uruchamia. Putin czy służby specjalne, te demonstracje, jak widzicie tam, jak ktoś matki protestują, to służby organizują, żeby mieć tak zwany wentyl bezpieczeństwa. I tam to wszystko jest pod kontrolą. Tam się oczywiście znajdą przypadkowi też jacyś się zawieruszą. No to zostają natychmiast zaaresztowani, wywiezieni, tak, w nieznane. Koniec. Nie ma partii, nie ma opozycji. No. Zostało wyczyszczone wszystko. Rosja. Ja to mówię po to, żeby rozumieć. Nie wolno upraszczać. Mówić kacapy, to... Tak, oni nie są Europejczykami. Są Azjatami. Ideologia. Więc jaka ideologia? No, w czasie Rosji carskiej to był Kościół prawosławny. W Warszawie co tu zrobiono, jak Rosja zagarnęła część Polski? Co zrobiono? Wybudowano tam, gdzie plac Piłsudskiego, cerkiew, tak? Od razu. I na Pradze, tam gdzie do dzisiaj ona stoi, tak? Cerkiew wybudowano, pierwsze to cerkiew. I co? Zapędzano prawosławie wszędzie. Wszędzie Kościół prawosławny, to była ideologia Kościoła prawosławnego. Misja, że Rosja odgrywa zbawienną rolę, zbawi świat. Później za Rosji, z czasów Rosji Sowieckiej, co było ideologią? No komunista. Na bagnetach przenoszono, chciano, żeby Polska nie zatrzymała tutaj na Wiśle, Bitwa Warszawska, to mieli ten komunizm, armia miała nieść aż pod Pireneje, tak? Tak było? Tak mówiono? No tak. A dzisiaj co jest ideologią? Putinizm. Nihilistyczna ideologia. I tego panowie nasi nie rozumieją, bo oni tego nie identyfikują, nie oceniają. Co to jest? To jest fundament. To jest burzenie istniejącego ładu i na nieładzie budowanie kolejnego swojego ładu. Nihilizm prakseologiczny, prawny, intelektualny, moralny. Wszystko jest... Jakie prawo? Co? Gdzie? Co? Europa? NATO? Co? Po co? Strefy wpływu. Rosja tu stanęła na nogi. Ale dzięki komu? No Zachodowi. Dzięki komu? Zachodowi. Dzięki komu? Dzięki czemu? No, węglowodorom, tak? Bo Putin, przyjmując władzę w Monachium, powiedział, że Rosja ma odbudować, nieszczęście było rozpad Związku Sowieckiego, Rosja ma się odbudować strefy wpływu w granicach Związku Sowieckiego i Rosja ma być mocarstwem surowcowym. Nie technologie tam jakieś tam. To kupi za każde pieniądze i dzisiaj też kupuje, mimo sankcji, tak? Bo wszyscy są przekupni. Wszyscy chciwi są. Chciwość, grzech okrutny, tak? Dominuje. Na Zachodzie to jest dominant moralności, chciwość, tak? No wszyscy kombinują, jak tu Rosji sprzedawać dalej, bo ona płaci, tak? No to przez tam gdzieś jakieś spółki zakładają, tu takie dziwne i dociera tam. No i Rosja się okazuje, że ma dostęp do tego dalej. No i co się działo parę dni temu, co jeszcze wcześniej? No zmasowane uderzenia, to co? Rakiet zabrakło. Już nasi wykrzykiwali, amunicji nie mają, już rakiet nie mają, już to wszystko nie mają. Nie mówię po to, żeby tutaj gloryfikować, tylko żeby mieć oczy otwarte
i opatrzyć na to z, no, z realnie nie wolno, w sposób propagandowy, nie można też budować swoją wiedzę na podstawie dezinformacji ukraińskiej i rosyjskiej. Bo Rosjanie w swojej naturze mówią co? Kłam, oszukuj, ile się da. Jesteś słaby, mów, że jesteś silny. Jesteś silny, to mów, że jesteś słaby. Jesteś daleko, mów, że jesteś blisko. Jesteś blisko, mów, że jesteś daleko. Koniec. Trudno identyfikować. To wszystko jest labilne. I generałowie nasi mają pretensje, że Rosja podobno miała walczyć jak na Zachodzie, a walczy po swojemu. No to cholera jasna, napiszcie petycję z prośbą do Putina z zażaleniem i tak dalej. No piszcie. Może was wysłucha. Wy się w to uwierzyli? Wyście uwierzyli w doktrynę Gierasimowa, który napisał, że Rosja nie będzie prowadzić wojny kontaktowej, że nikomu nie zagraża. Wyście w to uwierzyli? Tam była zaszyta strategiczna dezinformacja. Wyście w to uwierzyli, bo to było wam wygodne. Bo chcieliście robić biznesy z Rosją. Konkurencyjnym trzeba być. Lżej pracować, żyć w komforcie. Tak? Zostawić to, co było, zresetować. Tak? Rosja, która była, już nie ma, bo Putin tak powiedział, bo Gierasimow tak napisał. To nie ma. Tego nie ma. Mamy zupełnie to cywilizowany ten Putin jest. To jest, no naprawdę, wiecie, ileż takich było rzeczy. Nie wystarczyła Czeczenia, nie wystarczyła Gruzja, nie wystarczyła pierwsza ta wojna w Ukrainie 2014. No nie, po Gruzji. W 2009 roku zablokowano kandydowanie Ukrainy i Gruzji do NATO. Kto to zrobił? Krasnoludki? Francja, Niemcy, tak? A co pani Clinton wręczyła dla ministra spraw zagranicznych Ławrowa, wiecznie żywego? Co wręczyła? Klawisz z napisem reset. No właśnie, paczkę słynną, czerwonym tam takim przyciskiem reset, cyrylicą wypisany. Reset. No, to mamy reset. No to mamy reset. A co myśmy robili? No rozbrajaliśmy się. Generałowie, którzy dzisiaj są na wysokich stadali, powrócili na stanowiska, ale senatorami są, meldowali o likwidacji jednostek, bo minister obrony narodowej zbierał meldunki o likwidacji jednostek, tak? Jak dowodziłem warszawskim okręgiem wojskowym, bo ja się nie przedstawiłem, bo tam w Wikipedii to jest skrótowe moje takie, ja się tym nie chwalę, bo to nie jest tym rzecz. Otóż ja oczywiście do Wojska Ludowego poszedłem w 1965 roku, wcale tego nie wstydzę, nie wypieram, nie wybielam. Poszedłem, bo gdzie miałem pójść, ja pochodzę z rodziny o tradycjach wojskowych. Moi stryjowie, dziadek tam i tak dalej, i z strony mojej mamy i ojca. Służyli w Armii Austriackiej, później w Legionach i tak dalej. Brali udział w Bitwie Warszawskiej. Także, no zapisali się tam tego. No i co? No to jest genetyczne, to jest ciężkie. No ciężko to w sobie zwalczyć. To jest, nie dał rady. No ja nie mogę sobie, ojciec mówił, że nie będzie służył komunistom, do wojska nie pójdziesz, a ja poszedłem, bo okłamałem go, tak. Do szkoły pancernej, mogłem do Wrocławia, a poszedłem do, zmanizowany poszedłem do pancernej. Poszedłem do pancernej, stałem szurwistą. Wszyscy łapali się za głowę, że ja tam poszedłem, mówi, że nie wiedzieli o co chodzi, dlaczego to zrobiłem. No dlatego, że uciekłem przed ojcem. Bo przyjechał do Wrocławia, mieszkaliśmy pod Wrocławiem i mnie tam za ucho wyciągnął. Tak, a już do Poznania było ciężko. Skończyłem, wybrałem jedno, nie jakieś dekowników, nie szukałem pracy, ale jakieś tego, wybrałem jednostki liniowe właśnie w żeganiu. I tam 12 lat od dowódcy plutonu czołgu do dowódcy pułku czołgu w Wojsku Polskim. Byłem 5 lat, mając 29 lat zostałem dowódcą pułku. Tu miałem pod komendą 1500 żołnierzy, 94 czołgi, 30 bojowozów piechoty, 18 haubic 122 mm samobieżnych goździka. Jeszcze dzisiaj służą w Ukrainie zresztą. Są. No i tak dalej, tam już mówiąc o innych rzeczach, tak zwane Kuby i tak
rakiety przeciwlotnicze. No w każdym razie dowodziłem 5 lat w pułku, byłem bardzo długo, bo pierwszy wojsku polskich wprowadzałem czołgi T-72. To przechodziłem na struktury batalionowe, bo struktura pułku była pięciokompanijna, kompanii 16 czołgów. Przeszedłem masę ćwiczeń, od żagania do Drawska i z powrotem, na kołach tak zwanym, całym pułkiem. No i także na poligonie Orzysz byłem i na innych poligonach. Byłem, można powiedzieć, jakim królikiem doświadczalnym. Też wiele doświadczeń prowadzono i to mówię o pułku. No i później zostałem szefem sztabu dywizji tej 11. kawalerii pancernej w żaganiu. Poszedłem na w międzyczasie oczywiście byłem na studiach w Moskwie. Kończyłem Akademię Wojsk Pancernych. Radiona Malinowsko, bo taki był marszałek Związku Sowieckiego, tą uczelnię, to tradycjami. Kończył Guderian między innymi. Też wielu tam generałów niemieckich, ale też i zachodnich, tutaj francuskich kończyło i tak dalej. Uczelnia bardzo dobra, bo tam uczono dowodzenia, to uczono byli to jeszcze frontowcy, ludzie o dużym doświadczeniu, ale z drugiej strony umiejący przekazać i naprawdę była to świetna uczelnia, której studiowali słuchacze z całego świata, z wyjątkiem może wojsk NATO, no ale tam były też, jak Francja nie była w strukturach wojskowych, NATO, to tylko w strukturach politycznych, to studiowali też oficerowie francuscy na przykład. Jak rozmawiałem z generałem Hodgesem, to powiedział do mnie, że on by dali wielkie, ogromne pieniądze, że tam mogli studiować. Bo co to daje? To daje to, że nie tylko język opanowuje wojskowy i ma możliwość kontaktu z literaturą wojskową, nie tylko specjalistyczną w języku, bo to jest pierwszy stopień poznania czego? Myślenia. Myślenia danej armii, danego społeczeństwa, znamość języka, tak? Biegłe posługiwanie się tym językiem. I z drugiej strony poznaje się to myślenie w czasie ćwiczeń, no, różnych ćwiczeń, które tam było masę też. To była uczelnia, które się uczyło dowodzić, tak? To nie była... Ja studiowałem też na Akademii NATO w Rzymie, to tam zupełnie co innego. To jest wielka polityka, tu bezpieczeństwo, tam tego rzemiosła wojskowego się nie uczy. I tak dalej. Tutaj natomiast uczy się rzemiosła, z to jest oparcie o doświadczenia i tak dalej. A więc poznaje się ich. To jest to, czego się nie wyczyta, nigdzie się nie wyczyta. Tego się nie wyczyta, trzeba z nimi po prostu być, tak. Oczywiście nie byłem sam, była grupa 12 oficerów, tam było wojska. Pochodziliśmy normalnie w polskich mundurach, przestrzegając regulaminu, świąt naszych, nawet Bożego Narodzenia, mieliśmy wolne i tak dalej, także święto, to było szanowane. Nikt tego nie negował, nikt tego nie kwestionował i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie było tak, że ktoś nam namawiał do tego, do współpracy ze służbami, bo tutaj też takie różnego rodzaju nieraz. No jak tam już studiował, to chyba jest agentem, tak? Ona się stygmatyzuje od razu tak. No jakby tak, to wszyscy tak się działo, to nie wiem, to byłoby wyjątkowo, wręcz odwrotnie było się. Oni tych agentów szukali w innych miejscach, a nie tam, gdzie było się wyselekcjonowanych z Wojska Polskiego w taki sposób, żeby myśmy byli profesjonalistami. Tam nie można było wysłać tych, którzy nie kumatych, mówiąc kolokwialnie, takich, którzy wiele rzeczy nie rozumieli, po to, żeby no nie kompromitować Wojska Polskiego. To wybierano najlepszych, tak? A więc tych, którzy mieli duże doświadczenie, a z drugiej strony wykazywali się swoim kunsztem i tak dalej. No i po powrocie właśnie byłem dowódcą pułku, szefem sztabu i sztabu dywizji. Pojechałem po raz drugi do Akademii tam sztabu generalnego, skończyłem w 1986 roku. Objąłem dowodzenie 5. Dywizją Pancerną w Gubinie, dywizją rozwiniętą, garnizony Słubice, Koszczyń, oczywiście Gubin i Kożuchów. To miasteczko małe, tam stał pułk zmechanizowany. Jednostki rozwinięte, w 100% ukompletowane i tak dalej, masę ćwiczeń, szkolenia. Dywizję swoją trzykrotnie widziałem w polu, 15 tysięcy żołnierzy, 320 czołgów, tak, 220 bojowych wozów polskich, piechoty. Ta dywizja moja miała w pewnym okresie więcej żołnierzy jak nasze wojsko polskie, tak, tak dalej. Masę ćwiczeń, 3 lata dowodziłem, zostałem generałem.
89 roku i awansowej. Teraz już praktycznie nastąpiła, to już było po tych wyborach, po czerwcu i tak dalej, już był premierem, był Mazowiecki, co prawda jeszcze prezydentem był Jaruzelski. No i następnie zostałem szefem Sztabu Śląskiego Okręgu Wojskowego, to jest taki związek operacyjny, czyli inaczej korpus pancerny, był udzielany był korpus pancerny liczący tam 250 tysięcy, nie 200, a 150 tysięcy żołnierzy i tak dalej. No i w 90 roku tutaj w Warszawie wylądowałem na dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego, który swoim zasięgiem obejmował pół Rzeczpospolitej, odsuwał do Krosna nad Wisłoką, od Elbląga do Krakowa, do Wisły tutaj, cały ten obszar. I miałem pod komendą 5 dywizji, tak? To one były skadrowane głęboko i w 92 roku, pierwszym roku odbudowywałem, odwracałem tą dywizję, czy ten okręg twarzą na wschód. Wtedy już mimo istniał Układ Warszawski i stacjonowały to Związki Wojska Sowieckie, podjęliśmy decyzję, że odwracamy. Musimy się do tego przygotowywać. O stamtąd zagrożenia. Widzieliśmy, że musimy zmierzać do NATO i tak dalej. Już te procesy myślowe się rozpoczęły. I przygotowania. Bo to nie jest takie proste się przygotować było do NATO, bo w Wojsku Polskim, proszę Państwa, było oficerów, może dwóch, trzech, którzy znali biegle język angielski, tak. No bo nie było takiej potrzeby, nikt tam nie wierzył. Ataszaci, mój atasze wojskowych, to z wojskowych służb, to tam ci, co szli do tych obszarów angielskojęzycznych, znali, tak. Ale tak liniowych oficerów to było, to był jeden, dwóch, liniowych, tak. Między innymi Franciszek Gongor, który był szefem sztabu, zginął w katastrofie smoleńskiej, znał angielski, był lektorem w szkole zorganizowanej we Wrocławiu angielskiego. Uczył się tam i tak dalej, taką przyjął, taki kierunek i tak dalej. Później, więc nie było oficerów, którzy by znali angielski, więc to był taki proces dosyć złożony. I teraz odwracanie tego na wschód, trzeba te dywizje rozwijać, młodą kadrę też, szukać kadry, dowódców, bo ta kadra była mocno podstarzała. Często nie mieli ze sobą dużego doświadczenia w dowodzeniu, te jednostki były głęboko skadrowane i tak dalej. W ciągu dwóch lat okręg się, całe te pięć dywizji rozwinąłem, czyli oczywiście miałem trzeba za tym jakieś tam pieniądze, to wojsko, ten okręg miał priorytet i tak dalej. No i można powiedzieć, że te jednostki osiągnęły zdolność do wykonania zadań, że jako jednostki pierwszorzutowe, okręg zaplecza długorzutowego okręgu, czy tego Związku Operacyjnego Wojska Polskiego, stał się Związkiem Operacyjnym pierwszorzutowym. Udało się to zrobić, ogromny wysiłek. I proszę sobie wyobrazić, że no i że ten cały potencjał został właśnie w wyniku tej radosnej twórczości Murekowi, czym jest Rosja i że Rosja nikomu nie zagraża, przyjęto tą dezinformację, rozpoczęto likwidację tych jednostek. Na ścianie wschodniej do 2000, w latach 1999, ja już wtedy odszedłem z armii, ja mając 51 czy 51 lat, bo to w 1998 roku odszedłem. Jeszcze nie byłem emerytem, ale przedtem nie zgadzałem się z tym, co zaczęło się dziać, właśnie z tym rozbrajaniem. No to w tej przestrzeni zostało o ten proces się rozpoczął w 1999 roku i zakończył ostatecznie w 2011 roku. W tej przestrzeni została jedna dywizja, Związek Taktyczny, 16 położona na granicy z Wodem Królewieckim, jak zresztą nieporadnie, bo wojska operacyjne nie stawia się na granicy. Jako Straż Graniczna, czy to nie rozumiem, to w ogóle jakaś pokraczność była, w ogóle nie zrozumiała. I w 2011 roku rozwiązano pierwszą dywizję zmechanizowaną pod Warszawą. Ja, kończąc dowodzenie Warszawskim Okręgiem Wojskowym w 1992 roku, miałem pod komendą 5 dywizji. Była 16, która została, właśnie ta która położona była w pobliżu granicy z Wodem Królewieckim. Później była dywizja 15 w Olsztynie. Została rozwiązana, ona zamykała ten kierunek właśnie od bramy Grodzieńskiej, bo ta o 16 zamykała bramę Podlaską i częściowo przykrywała okręg obwód królewiecki.
Później na kierunku brzeskim, czyli tu na kierunku Warszawy, stała pierwsza dywizja zmechanizowana pod Warszawą. I dalej w głębi, na południe idąc, w Lublinie stała trzecia dywizja zmechanizowana i w Rzeszowie dziewiąta dywizja. Pięć dywizji. Jeszcze była brygada desantowo-szturmowa w Krakowie i była pułk, czy brygada piechoty górskiej też w Krakowie, przeniesiona później do Przemyśla, ona dzisiaj dojdzie. W 2011 roku została tylko 16 dywizja. Cały obszar ten strategiczny obrony Polski wschodniej został odsunięty. A główne siły nasze były na zachodzie. Tam stała 11 w Żeganiu, tam gdzie ja służyłem, kawalerii pancernej. 12 w Szczecinie. I to wszystko. Zostały na dobrą sprawę w Wojsku Polskim 3 dywizje ogólnowojskowe. Ja w okręgu miałem 5, tak, na ścianie wschodniej. No jest, jak można być? I wojsko stopniało do... W okręgu warszawskim miałem pod komendą 290 tysięcy żołnierzy. A wojsko całe polskie w 2011 roku liczyło porywa wszystkie rodzaje sił zbrojnych, czyli marynarka wojenna, wojska lądowe, siły powietrzne liczyły 110, a nawet później było tak, że poniżej 100 tysięcy. No więc, co to jest? I jeszcze, w 2009 roku przechodzimy na zawodową służbę wojskową. Tak, nie szkolimy rezerw, rezerwy topnieją, bo ci odchodzący z zasadniczej służby wojskowej zasilają rezerwy. Na przydziałach są wzywani na ćwiczenia. Jak ja, myśmy mieli wojsko, jak zostałem zastępcą szefa sztabu, to armia liczyła nasza 470 tysięcy i rezerwistów mieliśmy blisko miliona. Później to stopniało wszystko, tak powiedziałem, do niewiele ponad 100 tysięcy. I później doszło do tego, że rezerwistów było 20 tysięcy. 20 tysięcy w lucie. To gdzie? Z czym to? Staliśmy się armią ekspedycyjną, wyjeżdżającą na misję do Afganistanu, do Iraku, tam jeszcze, gdzieś tam jeszcze, jako towar eksportowy, nieprzygotowany, nieszkolący się, nieuzbrojony. Wycięto obronę terytorialną, bo ona była. No ja miałem jako dowódca okręgu zastępcę do spraw obrony terytorialnej. I z okręgu wydzielono korpus, a zastępca do spraw obrony terytorialnej dowodził wojskami tymi, które spełniały inne zadanie niż dzisiaj te wojska spełniają. One były, naprawdę były dobrze przyrządowane. My 3 brygady miałem w Zamościu, tutaj w Mińsku Mazowieckim, w Białymstoku. To zlikwidowano wszystko. Wszystko polikwidowano. Nic nie było potrzebne. Nie mówiąc o Przemyśle i tak dalej. Więc Rosja. Rosja wymaga od nas, żebyśmy mieli potencjał nie mniejszy jak 400 tysięcy armii, tak, w czasie pokoju, popartej zasobami rezerw osobowych w granicach miliona. Bo mamy bronić terytorium, nie tylko tam gdzieś granicy, bo ta armia, ze względu na charakter rosyjskiej agresji i oprzyrządowanie, że ona ma możliwość porażania naszego terytorium na całej powierzchni 312 tysięcy. Przykrycia tego, czyli ma, oddziaływuje w sposób przestrzenny. Nie ma większej różnicy między frontem a tyłem. Tu oczywiście wojska lądowe, ale głębiej tam są, działają inne systemy rosyjskich środki napadu powietrznego. Iskandery, kolibry, kinżały i tu inne drony dzisiaj masowo używane i tak dalej, i tak dalej. Rosja atakuje wszystko i także obiekty cywilne. Nie ma tutaj żadnych taryf ulgowych. Nie ma. Nie będzie. Ktoś uważał, że będzie. I zlikwidowano obronę cywilną kraju. Przecież u nas zlikwidowano, tak? Obronę cywilną by też nie była potrzebna. U nas wszystko likwidowano. Wszystko zostało zlikwidowane prawie, że. Zostały tylko szkielety jakieś. I nikt nas nie atakował. Rosja nie prowadziła wojny, nie wyniszczała nas. Tak? My się sami. A więc jedną z takich rzeczy, czy zagrożeń, które jest groźne naszego bezpieczeństwa, jesteśmy my sami. My sami, my sami. Też takie jest powiedzenie, że człowiek, nikt człowiekowi nie wyrządzi takiej krzywdy, jak on sam sobie. Tak? To jest kolejna prawda. Tak samo i to jest nad naszą obronnością było. Więc Rosja. Nie można się kierować tym, że Rosja w danym momencie ma kłopot, tak się rozpadł Związek Sowiecki, był chaos,
i tak dalej. My rzeczywiście przegapiliśmy to, bo trzeba było Białoruś, Ukrainę, wtedy Rosja była słaba, nie trzeba było iść jak ten Piłsudski na bolszewika, tylko trzeba było szybko ich tutaj przyciągnąć, wyjść z pewnym programem pomocowym Zachód. Zachód się zachłytnął zwycięstwem, ale zresztą myślę, że dogadał się już tutaj z Rosją, że Białoruś i Ukraina oddają im strefy wpływu. Tak. W związku z tym nie było woli, żeby cokolwiek tutaj ich przysunąć. Mimo, że oni bardzo chcieli, Białorusini bardzo chcieli i bardzo chcieli Ukraińcy, żeby już wtedy ten proces rozpocząć, ale myśmy odwrócili do... Myśmy jako wojsko podjęli ten wysiłek. Nie wiem, czy wiecie, ja tu ksiądz o tym mówię. Myśmy sami podjęli inicjatywę jako, nazywa się, sztab generalny w 1993 roku. Ja pojechałem do Mińska, byłem w Kijowie, spotkałem się z tam ówczesnym ministrem obrony narodowej, który nie chciał oddać broń jądrową, Konstantym Morozowem, pochodzenia zresztą Rosjaninom. Dzisiaj syrski, który dowodzi armią ukraińską, to jest Rosjanin. Wykształcony w uczelniach rosyjskich, to już ciekawe było. To jest Rosjanin. Załóżny nie dał rady, tak. Także syrski dowodzi się armią ukraińską. Jest, to jest Rosjanin. Oczywiście tam został i tak dalej, ale on się kończy uczelnie rosyjskie wojskowe, nie na Zachodzie. Także podpisaliśmy porozumienie z ówczesnym szefem sztabu armii białoruskiej Kozłowskim, nazwisko polskie, zresztą przyznawał się do korzeni polskich, urodzony na Litwie zresztą. Żonę też posiadał polskie korzenia, to było, po polsku mówiła. Porozumienie o tym, że prowadzimy wspólne ćwiczenia. Myśmy przyjęli 5 oficerów Armii Białoruskiej do Akademii Obrony Narodowej na studia. Zaczęli studiować tutaj. Zaczęliśmy do wymiany. Tak, oni bardzo chcieli. Ale w 1995 roku ówczesna została zmieniona władza, nam zabroniono tych kontaktów. Zabroniono nam prowadzenia wspólnych ćwiczeń, bo na poligonie Orzysz ćwiczyły jednostki tutaj armii tej białoruskiej, a na poligonie grodzieńskim, nawet ćwiczyła 15 dywizja ze Zolsztyna między innymi. Szuszkiewicz był wtedy przewodniczącym Rady, to był prezydentem Białorusi, bardzo był propolski, zresztą on jeszcze chyba żyje nawet, jest staruszkiem, chyba po 90. Także to się zaczęło dziać, ale później przyszedł kołchoźnik i wszyscy mówili, dajmy sobie Białorusią spokój, to jest rosyjska strefa wpływu. No wiecie. No i tak się stało. Oddaliśmy bez wystrzału Białoruś, sprzedaliśmy, tak. W każdym razie nastąpił dalej biegący proces destrukcji. I w związku z tym, żeby tego więcej nie robić, to my musimy być w tym położeniu właśnie, mając Rosję, zawsze kierować się z doświadczeniami historycznymi istotnymi, wyciągając z tego wnioski, które nas zobowiązują do czego? Do przezorności. Przezorności. Nie możemy uwierzyć deklaracjom. Musimy uwierzyć własnym siłom i możliwościom i budować dostateczną wystarczalność obronną, niezależnie czy jesteśmy w NATO, czy w Unii Europejskiej. Bo to są sojusze. Ale to nie jest nic trwałe, to nie jest nasze. My jesteśmy, mamy zabiegać, żeby to silne było, żebyśmy nas przyszło w pewnym czasie z pomocą. Tak, mamy to robić, ale przede wszystkim musimy wypełnić nasze zobowiązanie wobec siebie samych, historii i wobec czego jeszcze. Co do czego zobowiązuje artykuł 3 Traktatu Waszyngtońskiego? My się powołujemy bardzo często na artykuł 5, który mówimy, że każdy kraj zaatakowany i tak dalej, sojusznicy powinni przyjść z natychmiastową pomocą, tak? Pomocą napadniętej temu sojusznikowi przez agresora, jaki by nie był. Tak? Przyjść z pomocą. I na to bardzo chętnie się powołujemy. Ale jest artykuł 3, że każdy członek NATO winny jest sobie obronę sam, bo NATO nie ma wojsk oddzielnie gdzieś. To są zdolności narodowe. To jest potencjał narodowy. Wojska polskiego, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, no i tych krajów Rumunii, Bułgarii, tam Czech, Słowacji, Węgier, Turcji. To jest Kanady. Po części ta Kanada to jest tam w ogóle. Da. Był jeden batalion, teraz to tam w ogóle nic nie ma. Także to są potencjały tych armii.
NATO jest silne siłą sojuszników. A dzisiaj jest jakaś sytuacja? Że zdolności NATO to głównie Stany Zjednoczone. Niemcy nie skarmia w rozsypce. Francuska armia w rozsypce, zresztą oni tylko przygotowani są do tego, żeby realizować swoje ekspedycyjne, tam zabezpieczyć swoje interesy, które poza terytorium Francji są, czyli w Afryce. Zresztą tam dostali łupnia od Rosjan w Czadzie, Mali. Rosjanie tam, grupa Wagnera przeganiała, tak? Tak czy nie tak? No właśnie. No to co? No to, to kto tu ma przyjść z pomocą? Pytanie, kto? Kiedy? Dopiero ma być. Kiedy będzie? No nikt się nie chwapi. No nikt się nie chwapi. My wydajemy 4%, a inni jeszcze 4% mało też, to musimy przechodzić na zdolności, tak? To mało. A więc nie wolno, my mamy być tutaj, nie wolno nam przyjąć narracji zachodniej, że my mamy, że Rosja jest dobra i tak, my przyjęliśmy to wszystko. Zamiast tu być sumieniem, zamiast tu przywołać wszystkich do porządku, zamiast mobilizować, a samemu w ogóle nie rozbrajać się, a wzmacniać. Bo armia to jeszcze nie wszystko. To przemysł obronny, gdzie on jest, całe zaplecze. A co to jest obrona Polski? Co to jest? To jest system obronny państwa, który się składa i to czy musi być jasno zdefiniowane. A u nas w tej przestrzeni nadal, w tych strategiach obrony bezpieczeństwa narodowego, który macie dostęp w internecie, to jest kakafonia takich jakichś pomysłów od czapy, niespójnych ze sobą, kompletnie bez zdefiniowania, czym jest system obronny państwa. Takiego kraju jak Polska na styku z Rosją. Z czego on się składa? Ten gmach bezpieczeństwa Rzeczypospolitej powinien się składać. Pierwszy fundament. Powiedzieliśmy sobie. Naród. Ale ile to jest ludzi, którzy gotowi są do tego, żeby stanąć do obrony państwa? No nie licząc kobiet, tam chorych, dzieci. No gdzieś 20 kilka milionów, tak? No to ile z tego jest dzisiaj zaangażowane do obrony państwa? Armia ile liczy? No ma liczyć 400 tysięcy, no jeszcze daleko do tego. No liniowo się mówi, że 70 tak naprawdę. No ile z tego, to jest armia, rezerw ile mamy? No mamy dzisiaj tam, już tych nawet po 70 lat na przydziały, bo nie ma etaty, żeby pokryć, no. A jaki stan zdrowia tych ludzi, to już nie patrzy. To żeby były tylko tabelki wypełnione, tak? Mamy 70 tysięcy, a potrzeba na milion. To kiedy to będzie? Rezerwy, czyli to jest kolejny, nie będzie milion, dobrze. 4,5 miliona razem z armią tą zawodową. System pozamilitarny, policja, straż pożarna, co tam, straż leśna, te wszystkie tam, straż graniczna. No to się ile uzbiera? No 400 tysięcy niech będzie, tak. No to mamy 2 miliony. No i co dalej? Co dalej? No urzędnicy, administracja państwowa, te wszystkie służby i tak dalej. No nie będzie jeszcze te 100 tysięcy. I co dalej? To ile my wydzielamy z tego potencjału narodowego, ludnościowego na rzecz obrony? No ile? 1%? 1% to jest ile? 3 miliony, tak? 1%. Co? 300 tysięcy, tak? 300 tysięcy. No to ile to jest? Razem z tymi rezerwami i tak dalej, chociaż oni, ci rezerwiści są na etatach przecież w cywilu, oni nie czekają w domu z bronią, są, tworzą jednostki i tak dalej, tylko oni są zaangażowani też w innych obszarach, tak? No to co? To gdzieś tak około 2% potencjału narodu jest, staje do obrony? Wie co ma robić? A gdzie jest obrona cywilna kraju? No nie ma. Bo to jest fundament, ma być zagospodarowany. Właśnie to, co nie jest w strukturach militarnych, pozamilitarnych, w administracji państwowej i wszystkich służbach, resztę powinna być zajęte, mówię, chorych, starców, kobiet, dzieci malutkich, obrona cywilna kraju. Gdzie ta obrona cywilna kraju jest? Gdzie pańskie miejsce w słonie jest? Na wypadek napadu powietrznego. Podobno się nie nadaje warszawskiemu. Warszawskie jest za płytko położone. No ale nieszczelne jest, tak? Moja kamienica przy ulicy Królewskiej. Co jest? Ma bunkier w piwnicy. Kto? Pan ma pan bunkier? W piwnicy. Ale kamienica z lat 50. Właśnie. Gdzie są instrukcje? Gdzie są poddziały torujące, rozluzujące? Gdzie to cały system? Gdzie szpitale polowe? Bo szpitale będą bezładniane szpitalem. Czy to wszystko trzeba mieć?
ujęcia wody i tak dalej, bo mogą być te rudociągi zatrute. No to wszystko to jest... Nawet zacznę się od tego, że każdy powinien mieć zapasy, tak? Ten jakiś na tam... Szybkie wykładnie z tego bunkra jest cały czas dostawiane autami. No widzicie pan. No i tak dalej. A gdzie ona jest? Gdzie tu miała być ta obrona? I dalej nie ma. No i dalej tu nie ma. Nikt no tego w ogóle... Bo wiedzą teraz, jaka to kobyła jest, tak? Ona była. Bo mi też podlegało. Jako dowódcy warszawskiego ona była, tak? Zakładał był. Dzisiaj przyjeżdżam na Mazury, na wieś tam, do gminy. Jest tam jakiś urzędnik, który już przed emeryturą, solidny. Pytam się, wie pan tą obronę cywilną? Tu jest ja. Mówi, tak. No jest. No jest, ale tylko tych tabel kwita. Wyjmuje mi z lat 70. pożółkłe to, te tabelki tam, tylko wymazuje i pisuje. Tu ten umarł, tego nie ma, wyjechał, tylko zmiata. Jakieś zajęcia, ćwiczenia? Nie wiecie, nie ma pieniędzy na to. Nic. On jeszcze był w wojsku, coś tam wie, też do początku to działało. No i co? I tu jest pod granicą, z Wodem Królewieckim. No to jak? Armia się sama ma bronić? Sama ma się obronić, tak? A co z narodem? Będzie uciekał. Bo jak nie wie, co ma robić, w panice będzie uciekać ludzie. Będą problemy stwarzać, tak? Będą panikować. Będą ludzie ginąć, nie będą dzwonić, tu telefony nie działają, tu nie działa, to nie działa, co? Tu nie ma wody, tu światła. I co? Nie ma agregatów, nic nie wie. Mój brat był 5-krotnym mistrzem Polski piłkę nożną w Górniku Zabrze, Ryszard Komornicki, to się interesował piłką. W 86 roku grał na Mistrzostwach Świata w Meksyku, w drużynie kiedyś, z Bońkiem chyba. Kurski, a później ten cały trener, jakby Piechnicze. Pojechał, podpisał w 89 roku kontrakt w Szwajcarii, u te Zurich grał tam, zdobył tam też Mistrzostwo Szwajcarii, w składzie drużyny oczywiście. Po 5 dniach, gdzie zamieszkał tam w takim mieszkaniu, który dostał, piękny apartament, za parę dni pukanie przy dzwonie, otwieram. Komornicki? Tak. No to po niemiecku. To proszę za mną. Gdzie? Dokąd? Oj, pokażę, gdzie pańskie miejsce w schronie. Gdzie Szwajcaria? Gdzie Rosja? Gdzie pańskie obowiązki, gdzie łopata, gdzie oświetlenie, gdzie wszystko, medykamenty, żywność zgromadzona, rotowana. I to dzisiaj to wszystko. I on raz na kwartał bierze udział w ćwiczeniach, do dzisiaj. Wszystko wie, ale ćwiczą. Tak? Wszystko jest. Zamknięte, szczelne, życie. A gdzie Rosja? Kto za jakiejś Szwajcarii zagrozi? Widzicie? To jest państwo, w którym wszystko chodzi jak w zegarku, jeżeli obrony. Tam nikt nie może awansować na stanowisko prezesa banku, dyrektora, polityka, posła i tak dalej, jak nie masz przydziału mobilizacyjnego i nie przyszedłeś szkolenia wojskowego. Koniec, kropka. Wszyscy winni są, nie jesteśmy sobie obronę. Nie ma. Więc jest fundament. Ten fundament jest bezwodny, jest niestabilny, jest w ogóle nie wiem, chciałby, a nie wie. Państwo nie zadbało, państwo to rozbiło. Nie doinwestowało, a zatyka dziury potrzebami obrony cywilnej, to są z obrony cywilnej dedykowane wojskiem. Gdzie trzeba, rakiety szukają, jakieś drona szukają wojsko, zamiast to obrona cywilna, ani nawet terytorialsi tego nie powinni robić. I policja, cały system pozamilitarny, to jest ich zakichany obowiązek, a nie żołnierzy tam włóczyć po tych lasach. Także to jest fundament. Fundament on spełnia wtedy rolę, kiedy on jest obronnie, psychologicznie przygotowany, przeszkolony, ma świadomość swoich zadań i obowiązków i zagospodarowany maksymalnie i racjonalnie w strukturach, które służą obronie bezpieczeństwu państwa. Koniec, kropka. Fundament. I na tym fundamencie wyrastają filary. Pierwsza właśnie to jest to przywództwo, dyplomacja, które określa politykę wewnętrzną i zagraniczną, która jest polityka zagraniczna pochodną polityki wewnętrznej. Drugim filarem jest strategia niematerialna, strategia bezpieczeństwa narodowego. Co to za strategia, która przez te lata dopiero po raz pierwszy ma być, jeszcze i nie ma. W ogóle pomijała Polonię, pomijała 20 milionów tych, którzy się przyznają do polskości i tych, którzy wyjechali nie tak dawno. Za granicę 20 milionów, potężny potencjał. Tam są profesorowie, naukowcy, politycy i tak dalej.
niezinwentaryzowane, niezidentyfikowane i niewykorzystane na rzecz polskich spraw. Tak? Politycy se przypominają o Polonii wtedy, kiedy trzeba głosować. Jadą tam, gadają bzdury, klepią. Dopiero wtedy się przypominają. Tak? A tak? Brazylia, Stany Zjednoczone, Argentyna. I nawet w Rosji, nawet w Ukrainie. Ktoś mówi o Polakach w Ukrainie, w którym mieszkają? Ile tam Polonii jest, mieszka? Ktoś mówi dzisiaj, co oni robią? Jak im się żyje w tej wojnie? Ktoś o tym mówi? Ktoś to wykorzystuje? No nie! Ja to biję jak alarm. Panowie, i to co mówię, no dlaczego to powiedziacie? To jest marnotrawstwo. Tak. To jest fundament. Ten właśnie i te filary niematerialne, które definiują budowę, to jest konstrukcja gmachu, to jest szkielet, to jest jak on ma być skonstruowany, bo wiecie dobrze, że dom pięknie wybudować, to przede wszystkim musi być projekt najpierw, tak? Żeby bez tego projektu na hambałam budowanie powiedzieć, że to może się zawalić, że to czasem ten wysiłek narodu, podatki, to wszystko można zmarnotrawić, że to nie będzie w ogóle nie odpowiada, czym jest Rosja, czym jest rosyjska armia. Buduje się tylko sobie, żeby się cieszyć, tak, zabawki się kupuje. Ale jaką to rolę spełnia? Jakie zdolności trzeba, żeby Rosja, co? Nie polityk ma mówić, że Rosja jak nas za 5 lat nas zaatakuje. Słyszeliście to już? Słyszeliście? No słyszeliście, no przecież niech to jak Jacek się wiera, to głosi, przecież ma nawet na siebie na tym X. Na koniec wypisane. Nie, on 3-5 lat Rosja zaatakuje. Straszyć to my potrafimy. Mnie babcia straszyła kominiarzy. Mnie babcia straszyła babą Jagą. Nie wiedziałem, żeby dorosłem, będzie mnie jakiś minister straszył ruski, tak, że mnie zaatakuje. Zamiast powiedzieć, tak, Rosja za 3-5 lat będzie gotowa. Ale Rosja za 3-5 lat nie waży się zaatakować. Nie waży się. Bo będzie wiedziała, co może im spotkać. Ten atak będzie im drogo kosztować. Rosja się nie waży. Bo przeniesiemy naszą obronę. Właśnie, jak walczyć z Rosją. Nie u siebie. Nie u siebie. Nie, nie. Tu nie. Nad Wisłą. Tu znowu by się chętnie ścierali wszyscy. Tak? Bartosiak chce pomyślić tutaj. Między pod Wasisielcami. Tam będzie bitwa pancerna. Od takiego wału. Żadnej bite. Terytorium Polski nie może być teatrem wojny. I to politycy mają mówić, mają żądać. Dosyć hasania po polskiej ziemi. Ten, który zaatakuje, ma tamto odczuć. Więc tam trzeba. Ale jeżeli takie zdolności będziemy mieli, że przeniesiemy obronę naszego państwa na terytorium Rosji, oparte zdolnościami, wyszkolenie, to Rosja nie zaatakuje. Właśnie, Rosja nie waży się zaatakować, bo Rosja nie umie się bronić. Kurs jest tego takim sygnałem, bo to nie przywiązujcie do tego, że to jest jakiś wielki cud. Przepraszam, to jest, przepraszam, niech użyję słowa wojskowego, nie, mikrofon można włączyć. Gówno. Frustracja i desperacja. Nie, to jest właśnie wyraz desperacji, ale też była potrzebna kiełbasa przed świętami narodowymi Ukrainy, tak? Bo to będzie Ukrainy bardzo ciężko, dużo kosztować. Rosja ma u siebie terytorium 17 milionów, 2200 kilometrów. Śmiech warto. No to ich, oni wciągną, bo terytorium oni traktują swoje jako, co? Terytorium do tego, żeby tam pobić, tak? I wciągną, po prostu, dobrze, chodźcie, chodźcie, jeszcze może, puszczą go dotąd, zatrzymają i tam wszystko się nie wycofa, bo wie pan, jeżeli to jest włamanie na 12 kilometrów, to można operację, taki rajd, wypad zrobimy, uderzamy tu w bazę logistyczną, musimy i wycofujemy się szybko, sprawnie, szybko, tak? Zaskoczenie jedno i drugie. Ale my, jeżeli chcemy to pogłębiać, no to musimy mieć siły z tyłu, a one są. Kiedy w obronie brakuje, tam na pokros Rosjanie napierają, za chwilę przerwą obronę. Bo se politycy wymyślili na święto ucztę, tak?
Tam jeszcze biło. I najbardziej doborowe jednostki rzucili tam. Niespójne z frontem obrony. Niespójne. To też znaczy nie ma logistyka, jeżeli chce się... Ale to jest niespójne, w ogóle niespójne. Bo nie można atakować, jak się nie stabilizuje linii frontu. Kiedy przeciwnik dalej ma przewagę, inicjatywę taktyczną, w przestrzeni powietrznej ma przewagę zmiażdżącą. No to jak można? Nie ma zdolności ukraińska armia porażać, odcinać dostęp świeżych sił, amunicji, logistyki z terytorium Rosji do rejonu walk. Bo to jest, jak ognisko płonie, płonie, tak? No to jest potrzebne paliwo, tak? Tlen i paliwo. A jakby się go odetnie, to co to ognisko gaśnie? Normalnie. Że tu Rosjanie walczą, to jeżeli się tutaj zbuduje strefę antydostępową, wszystko co to podchodzi z głębi, zasoby ludzkie, amunicja, paliwo, do w ten rejon walk, no to to ognisko zgaśnie. Przynajmniej zdolności. Ale gdzie to one są? Gdzie są samoloty? Gdzie są rakiety? Gdzie jest obrona przeciwlotnicza, która też przeciwśredniego zasięgu taką rolę? Ukraina potrzebuje 36 baterii Patriot, a nie 11, ani 10, które się też zużywają. To nie są wieczne. Jak tam dali 11 baterii, do tego jeszcze rakiety, bo wyrzutnie to nie wszystko. Rakiety gdzie są? Rakiet trzeba mieć tysiące. A one produkowane są? Przemysł zachodni przeszedł na produkcję czasu wojennego? Na dwuzmianowość chociażby? Nie. No nie. Realizuje co? Komercyjne zamówienia. Many, many. Co? Społeczeństwa zachodnie są gotowe wyjść z strefy komfortu? Żyć biedniej? Partycypować? No, jak oni nic nie wiedzą, przeczytajcie sobie wywiad na dzisiaj wirtualnej Polsce, tam dziennikarz zrobił społeczeństwem, rozmawia z przedstawicielami amerykańskiego, co Amerykanie wiedzą o wojnie w Ukrainie. My się wszystko myli, nie wiedzą nawet, gdzie ta Ukraina, tam Kamczatka i tak dalej. No pytanie. To jest. A więc Rosja jest strategia. Strategia jest, musi definiować. Po pierwsze, Polska nie może być teatrem wojny. Tu żadne NATO, żadne USA nie będzie się ścierać z Rosją. Nie może dojść do wojny. Nawet jeżeli się wojna rozpocznie, to jest nasza przegrana, bo jesteśmy na styku z Rosją w najbardziej odpowiedzialnym kierunku. Bo straty będą ogromne. Nawet jeżeli zwyciężymy, a nie w ciągu tak jednego dnia, że już będą pobici. Rosjanie mają zasoby, terytorium potężne. Uciekną, wycofają się za Ural, a będą walić, tak? Bo dzisiaj są zasięgi. Dzisiaj zmienia się percepcja prowadzenia wojny. Główny wysiłek przenosi się. Ląd służy jako strefa starcia. Co Rosjanie tam zdobyli w Ukrainie, to jest strefa starcia. Nie u siebie, w Ukrainie. A w Polsce oni tą strefę starcia zbudują Rosjanie w oparciu o Podlasie właśnie, z Mazury i Roztocze. I tutaj, co oni mówią, że województwo białostockie, to jest, czy Białostoczyzna, to jest Białoruś. A Podkarpacie to Ukraina. A Owód? Mazury, Warmia? No to Prusy. No to trzeba zabrać. I stworzą tu strefę starcia, tak? No ja mam takie właśnie pytanie na ten Obwód Królewiecki. Bo teraz właśnie czytałam w lokalnej prasie, teraz mieszkam w Warszawie, no jestem z Pomorza, z Żuław. No i teraz... No Żuław, no dobrze, no, dobrze. To bardzo blisko tam właśnie... No to jest kierunek ten najbardziej dostępny do działania wojsk. No i właśnie teraz... Do Elbląga, tu od Bląga na wschód. Elbląga, no i otwarta przestrzeń. Władza teraz Platformy drugi raz robi zakusy, żeby zlikwidować jednostkę w Pruszczu. Nie wiem, co mieczą. Gdzie? W Pruszczu Gdańskim, czyli jest 9. punkt. Tam śmigłowce stały. Tak, śmigłowce bojowe są. I ja nie wiem, co mi o co im chodzi, bo te Apache, które mają przyjść z Ameryki, mają już pójść na lotnisko w Malborku, a tą jednostkę chcą zlikwidować. To jest jakiś sensowny pomysł, żeby... A ile Pruszcz Gdański jest do Obwodu Królewskiego? No to jest tak, że... 100 kilometrów? Jest do granicy. No, prostej linii, prostej linii. Chyba mniej będzie niż 100 km. Widzisz? To dobrze, to dobrze. Godzina lotu Apache. To właśnie tarcza, jak mówimy o tarczy. Panowie, pytanie ja postawiłem właśnie, więc ja postawiłem takie pytanie. Dobrze, jak bronić Białystok? To od granicy ma 50 to parę kilometrów. A jak Elbląg bronić? A jak bronić Gołdap, Braniewo, Bartoszyce, te miasta? Jak bronić tą tarczą? Komedia, tak? A je Trójmiasto jak bronić? Zatokę Gdańską, tam cały potencjał marynarki wojennej jest ulokowany tak, jakbyśmy mieli dostęp do morza za czasów II Rzeczpospolitej. 70 kilometrów. A mamy tego wybrzeża ile?
No ludzie, komedia. Na Oksywiu, na Helu. W Świnoujściu tam już nic nie ma, tak? Było kiedyś, było flotylla ta cała transportowa do przerzucenia desantów morskich. I to nie ma, po prostu zlikwidowali. A co, w Wózce mamy coś? A w Kołobrzegu my coś mamy? No nic nie mamy. Nieprzygotowany nawet jest. No więc po prostu w Gdańskim to nie jest, te śmigłowce, one się staną, tam od razu zostaną zniszczone. Pierwszy godzina. Pierwsze będzie uderzenie. To mam coś nowego podobno, bo to nie jest... Proszę? Coś nowego ma powstać, nie wiem, co jest... No tak, niech powstaje tam, ale obrona powietrzna, niech będzie tam pułk przeciwlotniczy, niech będzie tam pułk rakiet jakiś przeciwlotniczy, ale nie śmigłowce, bo one natychmiast polegną. Zbombardują to lotnisko, nawet jak będą poderwane w powietrze, to już później nie wrócą, bo nie będzie gdzie na co wrócić, tak? No tak, tak, nie, nie, to operacyjne to jest, dlatego nie o pytanie zadałem wprost, ile jest dowodu królewskiego. To pytanie trzeba widzieć w stosunku do agresora, do przeciwnika. A sama obecność śmigłowców tam niczego nie daje, bo one nie są bezbronne, jeżeli nie działają w określonym środowisku. Śmigłowiec no, musi być zabezpieczony, tak? Posłonięty i tak dalej, poderwany w odnim czasie, powołanie. W pierwszym etapie wojny na Ukrainie śmigłowce z obu stron zresztą poniosły ogromne straty. Ogromne straty. I to jest ciekawe, jak Ukraińcy proszą o różne rodzaje uzbrojenia, to śmigłowce bojowe są jednym z tych rzeczy, które nie proszą. To znaczy tak naprawdę one mają już bardzo niewielki jakby zasięg, tak, spektrum państwo, życia. Więc trzeba wszystko mierzyć, to co Rosja może zrobić, zasięgi dzisiaj. Terytorium całe, więc... Ten filar, ten gmach, ten budować, są filary, czy ten, definiują te filary niematerialne, bo to jest ważne, bo to jest intelektualne, ogromny, jednocześnie pokaz determinacji, też i klasy polityków, elity, wojska. To jest ten wymiar, to nie jest tylko jakiś tam kwit sobie. To Rosjanie oceniają, każdy to ocenia na podstawie tego, tak? Machają ręką, durno to, jak ktoś jeden dzień mówi to, a drugi dzień mówi to, a jeszcze trzeci mówi to. Ile takich generałów, którzy zjada własne jęzory, u nas powstało i stali się smakoszami własnego języka, tak? Tylko że okazji ten język jedzą i jedzą, zjeść nie mogą, tak? No, brak stabilności, no, zawłaszczenie, to jest coś nieprzyzwoitego. To Rosjanie też oceniają, jak mamy przygotowanych dowódców, jak oni myślą, tak? Jak oni nie znają Rosji, nie rozumieją. I front nie ocenia się wojny codziennie. To mogą sobie mówić taktycy tam, jak te czołgi walczą, ale to na tej podstawie nie ocenia się wojny. Nie ocenia się wojny, ludzie. To jest potencjały, zaplecze, tam wszystko. To jest synteza. Te wszystkie puzzle się składa, analizuje się i syntezuje się. Dopiero wychodzi, co? Jaki stan faktyczny i prognoza. Jakie tu mogą być działania i co się może stać. A tego nikt nie robi. To wszystko jest na łapu capu. Mówią tego, ale to są myślenia dowódców plutonu. Dowódcy plutonu, tak. Oficerowie szczerba podstawowego, a nie strategicznego, tak patrzą. To w książce tutaj znajdziecie Państwo. Moją ocenę z punktu widzenia strategii, tak. Sztuki wojennej, sztuki operacyjnej, bo sztuką zwyciężania jest sztuka operacyjna. Ten szczebel operacyjny jest najistotniejszy. Właśnie wraz z likwidacją wojska został zlikwidowany szczebel operacyjny. Jeszcze bez strategicznej, rozbudowany do niemożliwych rozmiarów, dowództwo operacyjne, generalne, sztab generalny, ministerstwa. Tu w Warszawie najbardziej zmilitaryzowane miasto jest. Jak pieprznie jedna bomba, to oni stąd nie wyjdą, nie wyturlają się. No. Bo gdzie? Tu jeden wypadek się wydarzy, to już wszystko stoi, cała Warszawa. A jeszcze ma wyjść na polowe stanowiska dowodzenia? Kto to w Warszawie tak wpakował? Kto tutaj tych mieszczuchu? Wojsko powinno być bliżej poligonu. Sztab generalny mógłbyś w twierdzy modlić. A gdzie ta twierdza? Sprzedano, przehandlowano, tak? Za srebrniki. A gdzie pozostaje miejsce? Gdzie to wojsko jest? Nie ma. Tu dowództwa, tu wszystkie siedzą. Najdrożej kosztuje to utrzymanie i najdalej od wojska. Oderwane od tego, czym jest wojsko. Sól ziemi. Sól wojska. Bo generał ma służyć żołnierzowi. On jest sługą żołnierza, a nie żołnierz jest sługą generała. Jest odwrotnie. Te relacje trzeba budować. Więc to know-how jest ważne. To know-how jest ważne. Nie może być zrąbane, przerżnięte z amerykańskiej strategii wprost, bo to jest zupełnie zupełnie. Amerykanie nie bronią własnego terytorium. Nie mają Rosji. Prowadzą wojny ekspedycyjne. Głównie przestrzeń do działań to jest oceany, morska przestrzeń. W lądowym wymiarze, no niewiele.
przechodzimy do tych filarów materialnych. Identyfikując system obrony państwa, ten gmach bezpieczeństwa, to jest potencjał gospodarczy i naukowo-badawczy, następny filar. Gospodarka, tu nasza. Ale ona musi być w czasie pokoju tak prowadzona i tak skonstruowana, że na wypadek wojny w szybkim trybie dokonuje konwersji na potrzeby wojenne. Służebną rolę odgrywa. Czyli ma określone zadania, resorty, wszystkie sprecyzowane, spójne, że partycypują, tworzą zaplecze dla sił zbrojnych. To, co jest tą szpicą tego całego ostrosłupa. Bo siły zbrojne są na samym czubku, a im dalej od tego właśnie tego szczytu ku podstawie, to tego jest coraz więcej. Zasoby ludzkie, rezerwy, przemysł obronny, bo w tym potencjalem gospodarczym, naukowo-badawczym jest przemysł obronny, który jest w stanie wyprodukować 80% sprzętu wojskowego dla potrzeb wojska i w 100% amunicję, pokrywającą potrzeby armii, tak? A co u nas jest? My nie produkujemy prochu. My nie mamy komponentów nawet. My jesteśmy potentatem produkcji prochu jakiego? Jakiej amunicji? No jakiej? Myśliwskiej. Myśliwskiej. My wszystko, pionki pogrążone. Tak? My nie produkujemy silników wysokoprężnych. Tu były produkowane na Woli w Warszawie. Tak? Gdzie zakłady są? Gdzie zakłady są? Kiedy one padły? Kiedy? Ja tu przyjeżdżałem, podpisywałem umowę, jak PT-91, do czołgów robiono, tak. Pan prezes, jego zespół, całe konstrukcyjne biuro pracowało, żeby ponad 1000 koni wydusić z tych silników. Udało się, tak. Dzisiaj PT walczą, to są czołgi, które pod moją ręką powstały, tak. W latach 90. Jeszcze jak dowódcą pułku, bo ja wprowadzałem T-72. I teraz, to jest ten potencjał. On musi przygotować do konwersji, bez żadnych pauz. To musi być raz i już jest, tak? Bo nie ma czasu, my jesteśmy na styku. Nie mamy przestrzeni jak Rosja. Nie uciekniemy za Ural, nie uciekniemy za Pireneje. Tu nie mamy przestrzeni. Mamy się gdzie schować. A więc musi to być fortym teren. Kolejnym filarem jest co? Terytorium. To, czego nie ma agresor. Agresor nie przyjdzie ze swoich terytorium. My mamy w swoich rękach, w pokoju. Mamy to, przygotujmy, budujmy autostrady, drogi, wiadukty. Od razu mają odpowiadać potrzebom obronnym sił zbrojnych, użycia tych sił, także obrony państwa. Wszystko przemyślane, żeby to najtaniej kosztowało. Mosty trzeba nie 30 ton, bo czołgi ważą dzisiaj 80 Abramsa. A oni mamy, budujemy 30-tonne mosty. Komedia. Widzieliście kiedyś czołg na moście? Widzieliście jak kruna czołgu idzie przez most? Na rzece Odra, widzicie? Ja to doświadczam. Mój pułk cały maszerował na Odrę, w Odrze, w Ścinawie, na Odrze. Jeden czołg, drugi wszedł, trzeci ten most, jak 30 ponad, blisko, to, 4 ponad 100 ton. Bo jest taka zasada, jeden most, jeden czołg na środku, ten schodzi z mostu, a trzeci wjeżdża. Bo inaczej to pojedynczo czołgi, to kolumna liczy 30 km pułku. Będzie przeprawiać się, przeprawiać. Ciurkiem ma iść, tak? Jak trzy czołgi, to most się mało nie rozjechał, tak? I pojedynczo. I mówi, napisałem przecież, to było pisane. No i co? Nic dalej budujemy na T-34. Na T-34 rozjechamy drugą wojnę światową mosty. Wymogi. Mosty, wiadukty, kolej, skrajnie, cała infrastruktura, komunikacja, to wszystko musi grać. To ma służyć w obronie, a z drugiej strony stworzyć problem dla agresora. Bo teren operacyjnie przygotowany i Rosjanie to zbudowali. Nasza ukraińska kontrofensywa się nie udała. No nie mogła się udać to w ogóle. Ale między innymi Rosjanie zbudowali, mając pauzę strategiczną od października 92 roku do lipca 93 się rozpoczęła ta kontrofensywa, która była dziadostwem. 8 miesięcy pauzę. Ten obszar 70 tysięcy kilometrów od Zaporoża do Bachmutu i do Krymu wzdłuż Dniepru. Stworzyli bastion.
Fortyfikacje zarili. Teren spotęgował te wojska, które tam były w obronie, pięciokrotnie ich siłę. Czyli Ukraińcy, żeby to przełamać, to nie trzykrotną musieli mieć przewagę. 9 razy co najmniej. No i co? Mieli? Nie mieli. Zaminowane. A co decyduje o użyciu czołgu, świętu ciężkiego, mówiąc o terytorium? Co decyduje? Dostępność terenu. No czołg nie fruwają, no nie powiedzą, no czuję z tego, to poderwi się do góry, przeleci z tego, miniesz, tak? Czołgi muszą być przygotowane, kierunki taktyczne, czołgo dostępne, tak? To musi być, bo jeżeli nie, to czołg jest bezutecznym złomem. Jest problemem, monstrum, który się wlecze, który jest bez tej całej osłony jeszcze, obrony przeciwlotniczej, tego środowiska. On jest bezbronny. Ja sam czołgistą jestem. Wiesz, co to znaczy czołgu siedzieć i walczyć? Tak sobie 2 doby, nie mieć zmienników, 3 doby, 4 doby. Nie mieć czasu nawet za potrzebą być, tak? Wiesz, co to znaczy? No właśnie, właśnie, a politycy to wiedzą, też nie wiedzą, bo mi się wydaje, bałwochwalstwo techniki nad człowiekiem uprawiają. Technika dzisiaj, prawie że F-35, myślałem, że będą się modlić, jak tam przyjmują. Tam jeszcze brakowało, żeby tam czołem bili w ziemię przed tym samolotem i tego. Przy czym z tych F-35 jeszcze żaden nie został zmontowany. Ale nie ma człowieka. Przecież kiedy ten samolot jest, ten bez człowieka też nic nie znaczy, tak? Człowiek decyduje ze wszędzie i wszędzie będzie. Póki co jest nawet sztuczna inteligencja będzie, tak? To jeszcze daleko do tego resetu cywilizacyjnego. No nie ma. Człowieka nie ma. Zło. Tego się mówi. Żonę marszałka Sejmu. Proszę? Mamy żonę marszałka Sejmu. No właśnie. Wiem, to też ja poza sprzętem muszą być ludzie wyszkoleni do jego. Ale to wszystko, no człowiek władza, ten człowiek też dowódca, też szef sztabu generalnego, ten naczelny, ten człowiek, to wszystko zaczyna, tak? No nie ma, no to co, polityk, odpowiedzialny, jego świadomość, klasa, elita, to wszystko człowiek, tak? I takie będą bzdury. Naprawdę, ja myślałem tam, takie było, to jakbym miał jakiś czarowników, jakiś szamanów, ten F-35, go Lockheed'a Martina w Teksasie, transmisja w TVN, jak przed przyjazdem, fragment, ludzie. No tam się, bym przekonany, że będą się modlić tam za chwilę tego samolotu, no. Ten samolot to tak przedstawiony jak Boga. No Lockheed Martin robi marketing, oczywiście. Ale nasi to nie potrafi nad tym nawet zapanować, tak? Ludzie, co się dzieje? Gdzie ten honor? Gdzie ten naród? Przecież polityk, każdy ma świadomość, że on imprezuje siebie. On ma się wysmętniać, on ma, reprezentuje naród. Jego honorem polityka jest naród. Godło, symbolem. Potencjał gospodarczy, naukowo-badawczy, kolejny filar. To jest ważne. Zaplecze, ciągłość, armii, zabezpieczyć 100%. Wszystko rozśrodkowane, położone, tak dalej. Terytorium to jest kolejny filarem. Operacyjny przygotowany, który może spotęgować użycie armii 5-krotnie jego zdolności, a z drugiej strony osłabić 3-krotnie potencjał przeciwnika. To jest sztuka. I to jest sztuka wojenna. A gdzie ona jest? My budujemy w dalszym ciągu drogi odfrontowe. Cudza. Z Bramy Podlaskiej odsuwał. Z Grodna tu tego jest. Z Brześcia. I tam z Ukrainy też. Wszystko do działań ofensywnych Rosji. No bo tak, no Rosjanie mają się trudzić. No przecież my nawet te balustrady, te dźwiękłościonne ściany budujemy, żeby oni nie, niby żaby, ale to Rosjanom jest ochrona. Komedie. Budujemy, te tam są rowy przeciwczołgowe prawie, tam w lewo, prawo, tam nic się nie wiedzie już. Rosjanie mają zabezpieczone, nikt tam nie krzywdy nie zrobi z boku, nie podjedzie. Ludzie. A popatrzmy na Finlandię. A jak Finlandia buduje drogi w stosunku do Rosji? No ja. No właśnie na mapach. Ona jest taka wydłużona, ma kształt. To drogi biegną tak. Prostopadłe. Rokodowe, czyli przyfrontowe, wzdłuż równoległe, tak? Takich dróg nie ma. Do Rosji tam do granicy nie dojedzie. Tam lasy jego właśnie. Nie trzeba żadnej tarczy budować, tak? Nie dojedzie się.
mdliwicze, to wszystko jeszcze zapagnione, tak? Autostrady są tak, wiem. To też służy do manewru wojsk, wzdłuż frontu. Nie, tak się nie zrobi. Tutaj jedziemy tak, no dobrze, chcemy przerzucić tu, no tu nie ma dróg. Nie ma połączeń tych, tak? Są jakieś wiejskie drogi, krajowe, ciasne. No ludzie, no to jest wszystko sztuka wojenna. No chodzi o wykorzystanie ekonomii sił, żeby przerzucać po liniach wewnętrznych swoje jednostki. No to jest platforma, to jest teren, co staje się naszym narzędziem. No to jest, no wiecie, no, jak na stole kucharz siedzi, no to czym on nie robi na kolanie, tylko ma stół do tego, tak? Kuchnia jest tam. To jest jego, staje się do jego potęgą, tak? No zróbcie to na kolanie, a tam kiedy ma jeszcze to, ma to, ale to wszystko ma swoje miejsce, to wszystko wie z czym jak operować. Tak jak chirurg też, czy jak inny, no to jest tu operacyjne, no to jest to. Jego ukształtowanie, pokrycie, lasy, jeziora. No to jest potęga. Tego przeciwnik nie wywleczy, to jest, mamy na to przewagę ogromną. I naród, społeczeństwo też swoim narodem tu nie przyjdzie. Tak. Kolejnym filarem są siły zbrojne. A wojsko, a nie sobie wojsko. Ono wyrasta z narodu. Elity, wszystko, generalicja, to nie jest sobie wojsko, to nie jest poza wojskiem. Oni są sługami narodu, sługami żołnierza. I łaski nie robią. Mamy żądać od nich. Zeszczyliwać rakiet, które wtargną, i tam jakichś dronów, i nie tłumaczcie się małe dzieci. I mówić jak politycy, a nie jak generałowie. Wleciał, skarcony, nie ma, zniszczony. To jest siła. Nie żadna wojna z Rosją. My nie atakujemy Rosji, tylko nas tu atakuje Rosja, tak? U siebie. Proszę bardzo, zamknijmy przestrzeń przygraniczną, strefę stwórzmy. Siły zbrojne, ale siły zbrojne, które mają potencjał, który jest w stanie obronić to terytorium, a nie kadłubek jakiś, jako armia, terytorium nasze całe. Nie gdzieś tam pod nosem, gdzieś przy granicy. Nasz potrzeba 450 tysięcy, milion rezerwistów, kadry przygotowane i sprzęt wojskowy, spójny ze sobą, tworzący systemy walki jak samolot, bo tam wszystko jest jeszcze, o samolot to jest tylko uzbrojenie, a to co towarzyszy, ta cała otoczka, to jest system, a to jeszcze tworzy ten system, ma być spójny z innymi systemami, tworzą system obronny państwa, militarny, mający określone zdolności. Ale jakie właśnie siły zbrojne mają zdolności? Jeżeli nie chcemy się u siebie bronić, Rosja nie ważyła nas się zaatakować. A więc mamy w pierwszym rzędzie, mówiąc o tym, jak walczyć, strategia musi ulec zmianie, strategia obrony państwa. Nie mówimy, że tu Rosja nas zaatakuje, to my on się nadzieją tutaj na tego, żeby się pobijał generał. Jeden krzyczy. Możesz krzyczeć. Jeden taki był, co krzyczał, już nie krzyczy. Ty masz być mądrzejszy, przebieglejszy. Musisz władać kunsztownie tym narzędziem, jakim jest sztuka wojenna, dowodzenie i tak dalej. Przygotowany, szkoli się w czasie pokoju. Warianty, przeciwnik nie jest słaby, jest silny, że walczysz silniejszym, że jesteś, musisz go ograć w związku z tym, musisz ponieść jak najmniejsze straty. Lub też zrobić wszystko, żeby on ci nie zaatakował. To jest fundamentalne. Strategia ma być taka, że właśnie Rosja nie waży się zaatakować. Bo ona definiuje dokładnie, co trzeba zrobić, jak wbudować system, gmach bezpieczeństwa, żeby Rosja się nie ważyła zaatakować. Siły zbrojne muszą mieć zdolność pierwszym jaką. Istotę, patrząc na rosyjskie agresje, rozpocznie Rosja agresję zaskoczenia. A więc siły zbrojne muszą mieć takiej gotowości bojowej, żeby mieć zdolność antyzaskoczeniowe, czyli do oparcia nagłej agresji. Czyli w pierwszym rzędzie ma być zbudowana kopuła obrony państwa, obrony przeciwrakietowej powietrznej. Nie 8 baterii, bo się wojsko samo obroni. Tak. Rząd się sam wykarmi, to się wojsko samo obroni. Rząd się sam obroni. Ministrowie się obronią. A co z narodem? A co z potencjałem państwa? Bo to jest uderzenia rakietowe przestrzenne. Uderzają wszystko, co leci. Będą nawet te tempogłowicowe rakiety z betonowymi głowicami po to, żeby wytracić nasz potencjał obronny, a później, kiedy lecą Iskandery w ostatniej fali, bo to też rakiety nie lecą tak sobie. To jest ugrupowanie określone w przestrzeni powietrznej, żeby maksymalnie te zużyć na chłam, który nic nie robi, ale jak spadnie taki beton,
to tam zawali pół kamienicy i zginie 20 osób przywalą tym gruzem. Ale w ostatniej fali leci 30 skanderów. Tu już tych rakiet nie ma. Obrona przeciwlotnicza nie działa. I uderzają w infrastrukturę krytyczną, w elektrownię. Tam to wszystko baba, nie ma prądu, zakłady nie działają. I bez nadzieja. Do schronu uciekają. Ludzie giną. Tak, obrona tu ma być zbudowana. Że pierwszym rzędzie nasze siły zbrojne odpierają to uderzenie. Tak jak Izrael Hamas atakuje, tak? Tylko tam mają rakietki. Tam jest ta kopuła, ma charakter średniego zasięgu, krótkiego zasięgu i bardzo krótkiego. Natomiast tu kopuła musi być średni zasięg, czyli patrioty do operania tej przestrzeni, bo to są rakiety balistyczne, manewrowe, drony dalekiego zasięgu, samoloty, też odpalające, szybujące bomby i tak dalej. Odpieramy. W jakim celu? Żeby zachować żywotność potencjału obronnego państwa. Żywotność, choć ludność, schrony, ukrycia, obrona cywilna kraju. Tą materię, gdzie człowiek jest fundamentalny, jak powiedziałem, ma znaczenie, bo człowiek najtrudniej się nie odtwarza, człowieka się nie produkuje. Tylko jest ulotny, najbardziej także żołnierz, ulotny. Więc trzeba nie go dbać, zadbać. Czyli to odpieramy. Uderzenie i nasze siły zbrojne, zachowując żywotność i zdolność, podnoszą się jakby rakiety, wszystko, samoloty i zmasowane uderzenie powietrzno-rakietowe na terytorium Rosji. Od razu, od razu. Przenosi się obrona w tym samym, pozbawiając, bo oni się identyfikują, jak odpalają, no to już wiemy, mamy tu rakiety, tu, to wszystko i u budu. Stanowiska dowodzenia, bazy, ale nie sami. Wszyscy, Rumuni, Bułgarzy, z każdego kierunku, Rosja jest osaczona. Tylko trzeba Amerykanów przekonać, Amerykanie też. Francuzi, Niemcy, wszyscy walą. Idzie nie 110, 120 rakiet, a 4000! To policzone jest. I my mówimy o tym. Nie mówimy, że nie, bo ty raz jak na za to my zęby powybijamy. Jeszcze generałek coś gada głupoty. Rosja świadoma tego, to na mierzy biedną ziemię nie zaatakuje. Rosja się nie da. Bo sromotną klęskę poniesie, a Rosja tego nie połknie, nie da rady. Nie da rady, bez żadnych ograniczeń. Nie, że będziemy wiązać tutaj. Amerykanie będą, nie, wam nie wolno tam, żeby się tego nie, Putin nie przestraszył, zawału nie dostał, tak. Pod Kreml wszystko idzie. Część europejska jest obezwładniona. Rosja przestraci zdolności do działań. O, to jest potęga. I wojska lądowe wtedy, ugrupowania pancerne nie wejdą, bo to wszystko zaplecze rosyjskie zostanie zmasakrowane, odcięte. Tak? Dowodzenie, łączność, to wszystko straci, wszystko chaos powstanie. Nie, bo Rosja się nie waży zaatakować. I to trzeba, to jest właśnie to. Czyli siły zbrojne mają już takie zdolności. Rakiety, obrona powietrzna kraju nasza potrzebuje 24 baterie Patriot, nie 8. Nie tarcza. Tu trzeba budować. Tu trzeba odpierać. Nie tam na jakieś góry, bo tam nie zaatakują tych. Na Mazurach, Teczowi, tam nie mają się gdzie za bardzo się zmieścić, tak? To wszystko kanalizuje ruch drog, wojsk. Te kierunki są bardzo wąziutkie. To można zamknąć przez teren. Kanałami tam, różnymi rzeczami, wiecie, zawałami. Już wszystko stanie. 16. Dywizja w stanie wojennym. Niechlubna tradycja nasza, wojska. Przykra. 16 Zebląga szła do Warszawy w stanie wojennym. Nie doszła. Nie było wojny. Nie było wojny. Czołg, który droga wąska, tak, nie zdradza, a tam są takie drogi, było tam z Bartoszyc, gdzieś to wychodziły te jednostki. Dywizja wchodziła na jedną drogę, kluna pancerna, rzut kołowy szedł inną drogą. Czołg nagle zabarykadował, coś się stało. Było w kolumnie, tak. Kolumnia, to było gdzieś tak na początku kolumny, ale nie na samym czole. Że nie można było do niego dojechać, żeby ewakuować. Nie można było zmienić kierunku, zjechać w prawo, w lewo, bo bagna.
I dywizja stanęła. Nie doszła do Warszawy. 200 dywizji zdjęto ze stanowiska. Widzicie? Nie było roka. A jeżeli ten jeszcze tam zawał jakiś przygotujemy, te na tej drodze porobimy nisze takie szeregowo, tam miny powstawiamy, to nie będzie zamaskowane, połączone przewodem, gdzieś tam jest na jakimś wzgórzu, jest, tylko przekręcamy elektrycznie to wszystko i tej kolumna jak wjeżdża, to pod spodem wybuchają miny. I popło, wszyscy są tego. Co trzeba? Jaką tarczę? Ludzie. Jaką tarczę? Jakiś bunkr? Komedię. Minowanie? Kozłów ofiarnych stawiać? Psuć te widoki piękne? Przecież to jest chore. Tak. Czyli to jest właśnie takie zdolność. Siły zbrojne, zaplecze, rezerwa. To wszystko jest też odstrasza. To jest dopiero, czyli funkcją odstraszania ma być zdolność do zmasowanego odwetu. Koniec, kropka. Na tym kończymy. I Rosja nie ma się zaatakować. Rosja będzie siedzieć, będzie myśleć, no tak, nie damy rady. Musimy się pogodzić z tym. I Polska nie będzie teatrem wojny. To jest siły zbrojne. Kolejnym filarem, to co powiedzieliśmy, obrona cywilna kraju, filar i to wszystko. To są filary. Filary obrony państwa, naszych gmach bezpieczeństwa. U szczytu tego gmachu bezpieczeństwa co jest? Co spina, co łączy wszystkie filary, które też i fundament, jest spoiwo. No co? Napisana jest rekomendacja Strategii Bezpieczeństwa Jacka Siewiery, 48 stron czy 58 stron, za dużo. To wszystko jakaś operacja. To jest tyle napisane tam, to jest nie widać zasadniczych rzeczy. Kompletnie. Wszystko tak, bo grotka pustka. Otóż u szczytu znajdują się wartości. Patriotyzm, tożsamość, wiara. Nasze doświadczenia historyczne, nasza przezorność, to wszystko przenika, te wszystkie filary. A w tych rekomendacjach tożsamość jest filarem. Bzdura, kompletna bzdura, nie brak logiki, se dialektyce, przerżnięta z amerykańskiej gdzieś tam strategii. Bo tamto mu tak jest, tak? Bo nie walczą w obronie swojego państwa. Nie walczą. Tylko jest strategiczny interes. No więc, panowie, no to jeżeli tego się nie zdefiniowało, nie jest to ten gmach bezpieczeństwa określony, ta konstrukcja know-how, nie jest zagospodarowany potencjał, to jak można mówić, że my jesteśmy gotowi do obrony państwa, do odstraszenia, że przeciwnik nas nie waży. To jest, my zachęcamy. My nie wypełniliśmy zobowiązania artykułu 3 Traktatu Waszyńskiego. Nie zbudowaliśmy własną dostateczność obronną państwa. Bo NATO i Unia Europejska są filarami, ale nie narodowymi. Narodowymi są filarami, NATO jest narodowym filarem. No, nie jest narodowym, jest europejskiego środowiska bezpieczeństwa filarem. My partycypujemy w tym filarze, tam jesteśmy w Europie. My mamy dbać o to, żeby to NATO było silne, bo NATO są zdolności poszczególnych armii. NATO, filar. I sojusz także Stanów Zjednoczonych nie jest filarem, bo to jest nasz sojusznik, tak? Zewnętrzne wszystko. I my mamy partycypować na rzecz NATO. To jak może być filar? To jest na rzecz naszą. My mamy zdefiniować nasze potrzeby. Czym potrzebujemy wsparcia, żeby to odwetowe uderzenie wyszło, żeby odeprzeć tu i twardo żądać. I przekonać sojuszników do takiej doktryny, bo takiej nie ma. Nie ma takiej doktryny, Ukraina pokazuje. Ukraina z tego powodu cierpi, bo nie potrafi, nie ma zdolności przeniesienia swojej obrony na terytorium Rosji, bo Rosja tutaj zakotwiczyła się, wbiła tam już koniec i stamtąd nie wyjdzie. 10 lat wojny i proszę Państwa, już kończąc, żeby tą wojnę Ukraina mogła wygrać, czy tą wojnę, koszty wojny, jakie trzeba ponieść. Sojusz, wszyscy sojusznicy, NATO i dalej, Amerykanie. Trzeba dziennie wydawać 1 200 000 000 dolarów. Dziennie. Żeby zbudować zdolności, ale człowieka może pachnąć. Sprzęt, amunicja, rakiety, to mało. 1 200 000 000. Powiecie, to jakieś czapy chyba, nie? A ile dziennie kosztowała wojna w Afganistanie podatnika amerykańskiego?
Tylko amerykańskiego. Nie mówię o polskim, dam czy ile. Wiecie ile? 300 milionów dolarów dziennie. Afganistan, a weźcie porównajcie Afganistan i Rosję, tak? Łapciach, talibowie, tam partyzantka, bez samolotu, bez niczego, bez rakiet. I czym ta się wojna skończyła? Ile trwała? 20 lat, tak? 2001 rok. I dezercja prawie 2021. Amerykańska. No to jak? Ukraina ma wygrać za ile? Za 88 miliardów rocznie? Kroplówka. To kroplówka. I tak to jest. Kosztem żołnierza to się była i ukraińskiego narodu. To się nie da rady. To się nie przeskoczy, panowie. To się nie przeskoczy. No, nie da rady. To nie ma cudotwórców. Dlatego nie chcą walczyć i uciekają. Nie tylko, no wie pan, beznadzieja, to jest z tego, jeżeli jest człowiek chce walczyć, chcą, tylko nie mają czym, że są oddziały zdekompletowane, nieluzowane, a jeszcze sobie politycy robią ucztę, jakiś taki nawrót kurski. Co to jest o tym? Żeby zakończyć, na przykład, się odniosę się do tego, co się stało. To są działania rajdowe, okej. Jeżeli by ukraińska armia nie spieszyła się, jeszcze ten rok poczekała z tą kontrofensywą, które zmarnowano 100 tysięcy żołnierzy, wyniszczono, Rosjanie wszystko wyniszczyli, tej strefie śmierci, bo ta strefa była zbudowana, żeby ukraińską armię wciągać do siebie na kierunku Orzechowo-Tokmak, ale Ukraińcy daleko nie poszli, bo oni przełamali nawet głównego pasa obrony, bo nie mieli czym, nie mieli artylerii, trzeba zużywać dziennie w natarciu, w działaniach ofensywnych, trzykrotnie więcej amunicji artyleryjskiej, 155, jak w działaniach obronnych. I że w działaniach obronnych, wiecie, my mamy amunicji miesięcznie, możemy rocznie wyprodukować? 30 tysięcy. 8 tysięcy. 8? To jest, wiecie, to jest na jeden dzień walki w obronie Ukrainy. Jeden dzień. 8. Rosjanie produkują 200 miesięcznie. Nie, to Rosjanie rocznie produkują 4 miliony, tak. Zachód dopiero ma produkować w przyszłym roku podobno 3 miliony, tak. To jest podobno, to jeszcze nie powiedziałem, tam jeszcze przepychamy, bo to biznes, każdy patrzy, nie zarobi na tym, to nie, tak, to nie ma tam sentymentu. Tak, to jest, amunicji trzeba mieć dziennie 80 tysięcy zużywać, o 60-80 tysięcy, żeby porażać. O 80% tą obronę, zarytą. Drony, do tego jeszcze trzeba mieć systemy walki radioelektronicznej, do tego trzeba mieć czołgi, do tego wszystko porażać, to wszystko, lotnictwo, przewagę w powietrzu, trzeba 160 samolotów, trzeba 400 HIMARS-ów, do tego trzeba setki rakiet, trzeba 36 baterii Patriot, do tego trzeba tysiące rakiet. Macie pieniądze, tak? Samo uzbrojenie. 4 miliony pocisków artyjskich 155, 1200 systemów artyleryjskich 155, gdzie one są? 500 czołgów, gdzie one są? 3000 bojowych wozów piechoty, gdzie one są? No gdzie? I? 1 milion żołnierzy. Gdzie oni są? Teraz ma być 500 tysięcy podobno z tego poboru jesienią gotowych do życia. Część może trafiać. I co dalej? Przewagę trzeba mieć, zdobyć, trzeba zatrzymać tą Rosję, tak? W pierwszym rzędzie. Przejąć inicjatywę strategiczną i przejść do strategicznego zwrotu zaczepnego, czyli w postaci operacji połączonej, tak była Pustynna Burza, tak była Bitwa Warszawska. 400 kilometrów na kilku kierunkach, dwóch, nie więcej, głównych, zaskoczenia. Przewaga dziewięciokrotną, zgromadzić trzeba systemy, artylerię, amunicję i tłuc. I grupy trojące, które stworzą warunki do czołgu, że czołgi miały teren dostępny do działania. Gdzie one były? Nazywały się na nimi, stawały. Aberracja. I ostatnia rzecz. Porażać na terytorium bez ograniczeń, odcinając z tego terytorium dopływ tego wszystkiego w rejon walki. Żeby tu zabrakło amunicji armii rosyjskiej, zabrakło systemów walki, czołgów i tak dalej. Odcinać to wszystko. Do tego trzeba 400 HIMARS-ów trzeba, do tego 360 trzeba samolotów F-16 wyposażonych w rakiety JAS średniego i dalekiego zasięgu do 1000 km, średniego 370. Do tego trzeba 36 baterii przeciwlotniczych. To też dostępować baterie osłaniają od uderzeń rakiety, lotnictwo, wyniszczają to.
tworzą korytarze dla działania naszego lotnictwa. Cały system zbudowany, spójny i poparty synchronizacją strategiczną i koordynacją operacyjną, które powinno przejąć NATO i takie decyzje zapadły, w dostarczaniu tej techniki, sprzętu, uzbrojenia, amunicji 100% do potrzeb, z wyprzedzeniem co najmniej pół roku do planu prowadzenia wojny, żeby technika, amunicja czekała na ukraińskiego żołnierza, a nie żołnierz ukraiński ma czekać na i tak technikę i tak dalej ginąć. I czekać się denerwować i szlak go trafia, tak? Dopiero można wygrać wojnę. Można coś zrobić. To są wszystko iluzje roztaczane. Jeszcze podbijane bębenek przez propagandę, dezinformację rosyjską, ukraińską przez naszych ekspertów, którzy stają się najemnikami tejże propagandy. I media nasze, które po prostu mucą coś niesamowitego. Kursk nie powinien mieć miejsca. Nie powinien mieć miejsca. Tam trzeba działać, utrzymać obronę, tak? Dlatego, że to jest tylko czasowe, Rosjanie będą starali się maksymalnie wyżyłować, bo teraz nie wycofa się. Teraz odwrót jest niemożliwy, żeby zabezpieczyć tych wojsk, które się włamały 20-30 km, trzeba użyć jednostek wsparcia operacyjno-strategiczne. Lotnictwo mieć ogromne ilości artylerii, żeby odciąć rosyjskie wojska, te, które już napierają, od tych wojsk ukraińskich, które przychodzą do obrony, żeby one się oderwały od wojsk rosyjskich. Trzeba oderwać od tym porażeniem ogniowym. A gdzie te środki są? Ci żołnierze będą tam teraz siedzieć w okopach, będą ginąć. Oni będą mucić tam cały czas, nie będą się wcale spieszyć. Będą się przyglądać, co tam wchodzi. Rosjanie nie potrafią się bronić. Oni potrafią wykorzystać terytorium, żeby rozciągnąć logistykę, to wszystko odciąć i wyniszczać, wykrwawiać. Bo dzisiaj Rosja sobie stawia cel jaki? Polityczny. Już kończąc. Pierwsze, teren, który oni opanowali, czy opanowują, wody Ługański, Doniecki, Zaporowski, Chersoński, to jest uznane za integralna część Rosji. To nie jest Ukraina. Dzisiaj Rosja wyzwala pod okupacji ukraińskiej, armii ukraińskiej, która walczy ze sprzętem amerykańskim i w imieniu Zachodu, taka jest nacja rosyjska. Rosja wyzwala, nie spieszy się. Bo jednocześnie te działania zmierzające do ostatecznego wyjścia na tą rubież Donbasu, tych obwodów i Zaporoża i Chersonia, służą czemu? Wykrwawianiu ukraińskiej armii i pozbawianiu zasobów. Wykrwawianiu. To jest wojna na wykrwawienie. Ta strefa jest za wyniszczenie. Jednocześnie w przestrzeni powietrznej uderzeniami powietrzno-rakietowymi, mając tutaj przewagę, wyniszczają potencjał obronny Ukrainy. To się tam odbuduje, infrastrukturę, energetykę, obiekty cywilne, mające na celu wyniszczenie tego potencjału, złamania woli i gotowości narodu ukraińskiego, bo on jest póki co nie zgasł do obrony, bo ukraiński naród jest przygotowany bardziej jak my. Ma schrony, ukrycia, wie co ma robić, zagospodarowany, to co mówię, obrona cywilna kraju, to chodzi. Włącznie z obroną terytorialną. My u nas kompletnie nie działa. Tak? Więc to wszystko, żeby osłabić. Żeby w Ukrainie doszło, nie Rosjanie stawiają sobie celu upanowania Kijowa, Ukrainy, armia rosyjska, tylko dokonania destabilizacji społecznej na tyle, żeby dokonać zmiany politycznej. Panie generale, czyli Majdanu. Prośbę, czy możemy się powoli już zmierzać? Już kończę. Bo za chwilkę pewnie będziemy prawie że Majdanu do tego, żeby Rosja na tym nie... Tak, to jest cel. I Rosja z tego nie zrezygnuje, bo Rosja nie zrezygnowała tego, co określiła w swoich listach. Putin w grudniu 2021 przed tą wojną nie zrezygnował. I on nie zrezygnuje. Trzeba mieć tą świadomość. W związku z tym trzeba wiedzieć, że Zachód nie może się ugiąć, bo jeśli ugnie Ukraina tą wojnę nie przegra, ale nie wygra, to Ukraina w następnej kolejności zaatakuje nie Polskę, kraje nadbałtyckie, czyli Rosja zaatakuje kraje nadbałtyckie. Bo Rosjan potrzebny jest ten atak po co? Po to, żeby zbudować korytarz łączący obwód królewiecki z terytorium Rosji, tak jak potrzebny był Donbas, żeby połączyć z Krymem. No i pytanie, jak zaatakuje, to NATO przyjdzie z pomocą kraje nadbałtyckie? Za 5-6 lat? Co będzie z NATO za 5? Co będzie Stany Zjednoczone? Przyjdzie? Czy będziemy gotowi my też umierać za Wilno, Tallin, Rygę? Tak? Będziemy chcieli wojować z Rosją?
No to są pytania, które trzeba sobie odpowiadać. I co będzie, jak Ukraina tam przegra wojnę i Rosja odbuduje strefę wpływu do granicy? I co będzie? Trzeba ten stan już też widzieć, tak? I tak dalej. Dobrze. Mogę być jedno pytanie? Proszę. Co z taką sprawą właśnie, żeby wyjść, z takim pomysłem, żeby wyjść z układu o rozprzestrzenianiu się broni jądrowej i zbudować swoje własne zdolności do uderzenia? My nie posiadamy, my nie musimy układu wychodzić. Ale nie, no my jesteśmy w tym układzie, podpisaliśmy, żeby wyjść i zacząć budować, bo takie pomysły już kiedyś płyną, w latach 70. No i dobrze, bo broń neutronowa, bo tego profesor Kaliski. Tak, ja o tym mówię. Tak. I tutaj z ostrzeżeniem, żeby doktrynę przyjąć, że uderzamy jako pierwsi. Wtedy na przykład taką, że na przykład Rosja zajmie cokolwiek, uderzamy jako pierwsi. Nie ma potrzeby. Widać doktrynę, to wtedy oni, kalkulacja, wtedy Moskwy będzie inna, tak? Jest stawka, podbijamy stawkę. Ale my, nie, no, my nie, ale my nie użyjemy broni jądrowej NATO, Amerykanie nie zgodzą się. Nie zgodzą się. Izrael ma broń jądrową i co? Używa? Nie używa. No, ale to Amerykanie nie zgodzą się. Oni Amerykanie wiele rzeczy się nie zgodzą. Amerykanie kontrolują. Jeżeli my tracimy w pewnym sensie suwerenność. Także to jest też utratą suwerenności naszej po części jest. Nie zgodzą się dlatego, że to, bo to grozi rozpętaniem zawieruchy tego. Rosja wykona odwet, ma przestrzeń, ma potężne ilości, Rosja przewaga. Dobra, ale jak już przyjmiemy doktrynę, że uderzamy jako pierwsi... To wtedy Rosja przyjmie doktrynę, że ona uderza jako pierwsza. Rosja to jest niestabilne, to nie ma tak, że to jest zabetonowane. Rosja przyjmując taką doktrynę po pierwsze, no spotkamy się od razu z reakcją. W Rosji funkcjonuje... Otwieramy puszkę Pandory. W Rosji funkcjonuje też doktryna deeskalacji przez broń jądrową. Ale to grozi... w ogóle grozi eskalacją w jakim sensie, że każdy teraz państwo posiadające broń jądrową będzie tak robić. Tak, że mi chodzi o to, Pakistan, Indie, Izrael i rozpęta się o... Dobrze? Rozpęta się... No, żadna wojna nie jest dobra, ale w końcu ktoś użyje. Czy, mi chodzi o to, że Rosja ma taką doktrynę deeskalacji przez eskalację, czyli uderzenie jądrowe, taktyczne, powiedzmy 40-50... To jest ostraszanie, ten potencjał nuklearny między kontynentem, to jest ostraszanie Stanów Zjednoczonych i tak, ale to jest głównie można powiedzieć, tej rywalizacji tej globalnej, tak? Nic więcej. Natomiast takie regionalne użycie tej broni to jest tylko taktyczne. Dlatego, że ten przeciwnik, który używa tej broni, wie o tym, że konsekwencje użycia tej broni także się będą odnosić tego, który użyje, tak? Dlatego Rosja nie używa tego, bo tak prosto, niektórzy uważają, że natychmiast użyje. Konsekwencje tego są bardzo przykre, bo Czernobyl pokazał, czym jest użycie, czym jest awaria chociaż w elektrowni atomowej. Ale to jest użycie broni jądrowej, w mojej ocenie, to jest w ogóle nie wchodzi w rachubę. My powinniśmy mieć. Ale ja nie mówię o używaniu, tylko posiadaniu. Posiadaniu broni jądrowej, to też. Panie, ale ja panu, ja coś panu powiem. Dobra, dobra. Ale nie... Państwa jądrowe nie zaatakują między sobą. To jest wysoka stawka. Ale Rosja zaatakuje konwencjonalnie, wiedząc o tym, że my nie użyjemy, na to nie wyrazi zgody. Jeszcze stworzymy sobie pewien dylemat. Ale nie jako nuclear sharing, tylko swoje własne. Nie, właśnie programem, tu jest kluczowa. Teraz te zdolności mamy się domagać od Amerykanów, konkretów, nie werbalnych zapewnień. Ma tu stacjonować ciężka dywizja, nie przerzucona przez ocean, tylko tu. I mamy być objęci programem nuclear sharing. Koniec, kropka. Ale nuclear sharing to wtedy Waszyngton decyduje. Ale no i dobrze. Bierze na siebie odpowiedzialność za ryzyko strategiczne właśnie. To jest to, że Amerykanie... Ale to właśnie w programie nuclear sharing polega właśnie na tym, że udostępniają tą broń, ja ale ryzyko odwetu bierze to kraj, ten kraj, który jest w tym programie nuclear sharing i z jego terytorium jest atakowany. Czyli Polska. No i dobrze. Tak, pan sobie odpowiada, że Polska jest członkiem NATO. To nie jest Izrael, tak? Członkiem NATO jest. Więc nie, no to się zaczyna jadka. Jest artykuł 5. No wiecie panowie, to jest łańcuszek. Dobrze. Nuclear sharing dlaczego? Dlatego, że Amerykanie biorą na siebie ryzyko strategiczne. Właśnie tego, czego nie zrobią w Ukrainie, nie zrobili. Dlaczego oni tak nie dają właśnie tej, żeby tam sięgać za głęboką? Boją się... Przerzucanie właśnie ryzyka. Ale to jest właśnie pokłosie nuclear sharing dzisiaj, to jest pozostałość Układu Warszawskiego w NATO. Zobaczcie, które kraje są objęte programem nuclear sharing. To jest czas Układu Warszawskiego. Holandia, Belgia, Niemcy, Włosi.
Turcja okej. Okay. A pozostali? Dlaczego Amerykanie przysunęli tutaj na wschód? Dlaczego to małchołki rozmieszczają na teraz na terenie Niemiec? Dlaczego? No dlaczego? Bo traktują tą strefę, właśnie wschodnią flankę, jak strefę starcia. A widzicie, a my nie możemy się na to zgodzić. No i tu się przesunę. Białoruś, Ukraina niech będzie strefą starcia. Ja boję się, że niestety na tym musimy zakończyć, ponieważ... Ja, ale to nie, to jest polityka, ty wiesz, my... No nie. Ja wielkie brawa dla pana generała. Na ten temat rozmawiamy, nie, odbywa się konferencji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, i tak już jest przekonany, ja muszę teraz... Jeszcze powinien być pół godziny, 40 minut w drodze, także jadę.